Panie Już profesorze. tak? Tak, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej debacie. Witamy profesorów, ambasadorów, ministrów byłych i kto wie, może i przyszłych. Witam pana ambasadora Marka Prawdę, który mam nadzieję jest z nami, panią profesor Kolarską-Bobińską, pana Jacka Rostowskiego. I witam wszystkie koleżanki i kolegów na kolejnej naszej debacie. Tym razem tytuł brzmi: Na ile Polacy rzeczywiście są konserwatystami? Parę lat temu był to dominujący sposób patrzenia na społeczeństwo. Teza, że Polacy są konserwatywni, cokolwiek by to miało znaczyć, była dość mocno ugruntowana w takim popularnym, ale także zdarzało się i w naukowym opisie społeczeństwa. Wskazywano na to, że młodzież przesuwa się w stronę prawicowo-konserwatywną. Chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili. Po pierwsze, żebyśmy się zastanowili nad tym, co to znaczy na poziomie ideowo-ideologicznym być konserwatystą, a po drugie, aby nasi paneliści odpowiadali także na pytanie, w jakim stopniu społeczeństwo jest konserwatywne i przy jakim rozumieniu tego konserwatyzmu. Dlatego też grono naszych panelistów jest złożone z osób, które spojrzą na rzecz bardziej być może od strony idei i osób, które spojrzą na rzecz bardziej od strony postaw i zachowań społecznych. Ta teza, czy też ta stereotypowa teza o tym, że Polacy są konserwatystami, no, została poddana pewnemu wyzwaniu widocznemu w ciągu ostatnich lat, no, chociażby liczne protesty, chociażby wyniki badań, które wskazują na to, że młodzi przesuwają się w stronę lewicową, chociażby rozmaite wyniki badań świadczące o rosnącej sekularyzacji polskiego społeczeństwa. Ale te wszystkie wyniki badań i te wydarzenia, one nie wzięły się znikąd. One w moim przekonaniu odzwierciedlają jakieś głębsze procesy strukturalne, które zachodzą w naszym społeczeństwie, które być może każą krytycznie przyglądać się tej tezie o tym, że Polacy są raczej bardziej konserwatywni niż niekonserwatywni. Nie chcę powiedzieć liberalni, bo to wcale nie jest takie jasne, czy po drugiej stronie tej skali jest liberalizm, czy coś innego. No i dlatego właśnie zaprosiliśmy takie grono, jakie zaprosiliśmy, żeby przybliżyć się do odpowiedzi na to pytanie. Jest to pani Karolina Wigura, Paweł Śpiewak, Radosław Markowski, Dariusz Gawin i pani Matko Boska, zapomniałem imienia pani Korolczuk. Krystyna. Elżbieta, bardzo Elżbieta. mi miło. Oczywiście, przepraszam bardzo, pani Nie profesor. szkodzi. Elżbieta, pani Elżbieta Korolczuk. I w takiej właśnie kolejności chciałbym, żebyście Państwo zabierali głos, czyli najpierw pani Wigura, potem Paweł Śpiewak, potem Radosław Markowski, Dariusz Gawin i Elżbieta Korolczuk. Każdy z Państwa ma do 15 minut czasu. To nam daje możliwość skończenia w okolicach 12:15, co nam daje mniej więcej troszkę, może mniej niż godzinę dyskusji. W okolicach godziny dyskusji z udziałem publiczności i potem jeszcze po parę minut odpowiedzi dla panelistów zostanie tak jak zwykle. Proszę Państwa, cóż, poproszę panią Karolinę Wigurę w takim razie. Aha, jeszcze dwie uwagi logistyczne. Pani Karolina Wigura będzie musiała nas opuścić koło godziny 12:30, o czym wiemy i rozumiemy. Pan Radosław Markowski na chwilę nas opuści, na 10 minut w jakimś czasie naszej debaty, ale powróci. Bardzo proszę, pani Karolina Wigura. Bardzo dziękuję i serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem dyskutować. Pierwsza rzecz, to zapytam, czy mnie dobrze słychać, bo wczoraj studenci coś narzekali, że jakoś cicho. Ale Dobrze. jakieś tak, Dobrze, okej. okej. Proszę Państwa, podobno to był Napoleon III, który był pierwszym prezydentem Francji, a potem cesarzem Francji. Po tym, jak dokonał zamachu stanu, który miał powiedzieć do swojego rządu: Nie bójcie się ludu, on zawsze jest bardziej konserwatywny niż wy. I cały czas myślałam o tym, o tej wypowiedzi, o tym zdaniu, kiedy odpowiadałam, próbowałam odpowiadać
na to pytanie postawione przez Państwa w tytule, czy Polacy są rzeczywiście konserwatywni. Do tego dochodziły jeszcze ostatnie, zupełnie najnowsze badania, w tym to badanie CBOS-u, w którym dowiedzieliśmy się, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków i Polek, czyli między 18 a 24, o poglądach lewicowych wzrósł dwukrotnie w stosunku do 2019 roku. Czyli to jest dzisiaj 30% wśród tych oczywiście młodych respondentów. I to jest nawet więcej niż ci, którzy deklarują poglądy prawicowe. Jest tak pierwszy raz od 20 lat. Ale oczywiście pytanie jest takie, co z tego pytania o prawicowość, o lewicowość wynika dla naszego pytania, to znaczy, czy Polacy są rzeczywiście konserwatywni. Zgodnie z tym, co Andrzej Rychard poprosił, ja również pomyślałam, że może na dobry początek byłoby dobrze zdefiniować, czym bycie konserwatystą w ogóle jest. Więc ja bym powiedziała w ten sposób, prawdopodobnie pojawią się też inne definicje w ciągu naszej dzisiejszej rozmowy, że po pierwsze konserwatyzm czy konserwatywność, właściwie ja nie rozumiem tego jako konkretnego, bardzo spójnego sposobu widzenia świata, a raczej widzę konserwatyzm jako pewną preferencję intelektualną, jako pewien temperament. I wtedy, gdy mówimy o konserwatyzmie jako o preferencji intelektualnej, to jest to preferencja raczej dla rzeczy odziedziczonych względem tych rzeczy, które są idealne i abstrakcyjne, czyli raczej wybieramy rzeczy odziedziczone, a nie te, które są abstrakcyjne i idealne. Dalej, jest to pewna preferencja intelektualna, która raczej widzi społeczeństwo jako żyjący, spójny organizm połączonych wzajemnie osób, a nie luźny agregat obywateli, podmiotów, jakkolwiek byśmy nie mówili. Dalej, jest to raczej preferencja dla instytucji i zwyczajów, które się stopniowo kształtują, a nie wobec tych instytucji i zwyczajów, które są stworzone nagle. I dalej, co z tego wynika? Konserwatyzm oznacza, że zamiast zmieniać społeczeństwo, polityka powinna raczej się podporządkować społeczeństwu, czyli jeżeli cokolwiek zmieniamy w społeczeństwie, to po to, żeby kanalizować to, jakie to społeczeństwo jest, ewentualnie jaka następuje w nim organiczna zmiana, niż narzucamy społeczeństwu jakąś abstrakcyjnie rozumianą zmianę. Żeby się powołać na słowa amerykańskiego pisarza Ambrosa Bierce'a, to można powiedzieć, że konserwatyści kochają społeczne zła, podczas gdy liberałowie starają się jedne zła wymienić na inne. Czyli krótko mówiąc, konserwatyzm jest nie tyle czymś spójnym, co raczej pewną preferencją intelektualną, jest sposobem myślenia bardziej niż taką spójną ideologią. Jest pewnym rodzajem, powiedziałabym, pogodzenia się z tym, jak społeczeństwo wygląda, jakie są jego historyczne instytucje i historyczne nawyki oraz zwyczaje. No i dobrze. Czy w takim sensie Polacy są konserwatywni? Rzeczywiście są konserwatywni, czy raczej nie są? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no cóż, rzeczywiście Polacy wypowiadają w różnego rodzaju sondażach swoje przywiązanie, czy to do instytucji rodziny, czy to do instytucji kościoła. W ostatnich latach również formułowana jest pewna niechęć do intelektualnych nowinek z Zachodu, a więc może i są. Ale właściwie jak to się ma do wyników sondaży preferencji partyjnych? Jak to się ma do tworzonych właściwie ad hoc dzisiaj zwyczajów politycznych, do nowych instytucji, bo przecież Trybunał Konstytucyjny, który dzisiaj funkcjonuje, jest właściwie nową instytucją. To nie jest kontynuacja instytucji, którą znamy przez ostatnie 30 lat w III Rzeczpospolitej. W końcu Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się dzisiaj około 35-procentowym poparciem wśród respondentów, jest partią raczej zrywającą ciągłość, a nie kontynuującą. Jest to raczej partia, która jest reakcyjna niż konserwatywna. Więc jacy właściwie w takim razie są Polacy? Ja mam właściwie trzy pytania, bardziej trzy hipotezy niż trzy odpowiedzi na to
na to zagadnienie, które na początku przez organizatorów zostało nam postawione. Może zatem Polacy są bardziej niż konserwatywni, po prostu spolaryzowani. Na to by także wskazywały te najnowsze i tak gorąco w debacie publicznej obecne ostatnio badania na temat młodych, bo oczywiście, kiedy popatrzymy na liczby, to okaże się, że tych osób, które prezentują poglądy lewicowe, jest rzeczywiście 30%, ale naprawdę niewiele mniej jest tych o poglądach prawicowych, a to, co spada, to liczba respondentów, którzy określają się jako centrowi. To by znaczyło, że nasze społeczeństwo jest bardziej spolaryzowane niż konserwatywne. To by zresztą pasowało do ogólnego trendu, który jest obecny nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w społeczeństwach, czy to europejskich, czy społeczeństwie amerykańskim, gdzie raczej pod wpływem mediów społecznościowych, pod wpływem nowych rodzajów prowadzenia polityki, mamy do czynienia z polaryzacją, a nie wzrostem pewnego konserwatywnego, czy liberalnego, czy jakkolwiek inaczej rozumianego centrum. To jest pierwsza hipoteza. Druga hipoteza byłaby taka, że być może i Polacy są konserwatywni, ale oni są w tym konserwatyzmie podzieleni. To znaczy, że ten konserwatyzm oznacza bardzo różne rzeczy. Ja przedtem powiedziałam, że konserwatyzm jest pewną preferencją intelektualną, ale potem, kiedy bliżej spojrzymy, to zobaczymy, że ten konserwatyzm, że jego charakterystyka będzie odpowiadała pewnemu kryzysowi czy przebudowaniu, w którym w ogóle konserwatyzm się znajduje i znowu nie tylko w naszym kraju. Bo jeżeli konserwatyzm pochodzi od łacińskiego słowa conservare, czyli zachowywać, to co właściwie mamy dzisiaj zachowywać? To jest pewnie jedno z największych pytań, które konserwatyści sobie dzisiaj stawiają. Czy zachowywać pewne duchowe dziedzictwo, pewną duchową wspólnotę? Czy zachowywać środowisko naturalne, to jest postulat, który się bardzo często pojawia w dyskusjach, czy na naszym polskim podwórku konserwatyzm oznacza raczej zachowywanie instytucji III Rzeczpospolitej, czy raczej zachowywanie instytucji, które tę III Rzeczpospolitą przekraczają, a to z pewnym niepokojem stwierdzam, być może są przede wszystkim rodzina i Kościół katolicki. W związku z tym w Polsce byliby różnego rodzaju konserwatyści, tacy, którzy chcą zachowywać trzecią RP, jej instytucje, i tacy, którzy chcą zachowywać inne instytucje, te, które właśnie trzecią RP przekraczają. To moim zdaniem w jakimś sensie by tłumaczyło, dlaczego sondaże poparcia dla partii politycznych właśnie tak wyglądają, a nie inaczej. To znaczy, to by tłumaczyło, dlaczego, że jest pewna grupa ludzi, to jest spora grupa, która popiera Prawo i Sprawiedliwość, ale jest również spora grupa, bardzo spora grupa, która popiera Koalicję Obywatelską i ruch Szymona Hołowni, które to też są ruchami konserwatywnymi, tylko właśnie w innym wymiarze. To są ruchy tak naprawdę konserwatywne wobec tego, czym jest III Rzeczpospolita. Kontynuują one jej tradycje, albo przynajmniej tak się prezentują. Czyli to byłaby druga hipoteza, że Polacy są owszem konserwatywni, ale to bardzo różne rzeczy znaczy. To znaczy, że nie wystarczy konserwatyzmu zdefiniować jako preferencji intelektualnej, trzeba pójść dalej i popatrzeć na przykład, jakie są właśnie przywiązania intelektualne i jaki jest stosunek do naszej najnowszej historii, już 30-letniej. I teraz pozostaje oczywiście na koniec pytanie, które jest moim zdaniem jednym z najważniejszych pytań, kiedy rozmawiamy o konserwatyzmie w dzisiejszych społeczeństwach, znowu nie tylko Polski. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest partią populistyczną, podobną do takich ugrupowań politycznych, takich polityków, jak między innymi Donald Trump, ale też Front Narodowy Marine Le Pen, ale też partia stworzona przez Thierry Baudot w Holandii, czyli Forum Demokratów, także niektórzy brexitowcy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jest podobne do tych partii, wymienia się je przecież jednym tchem, no jeszcze Fidesz oczywiście, Viktora Orbana, to w takim razie, czy tak rzeczywiście jest, że współczesny populizm jest
wehikułem konserwatyzmu, to znaczy, czy jest nośnikiem postaw konserwatywnych, czy też nie. Otóż mnie się wydaje, że jest trochę inaczej, że nie jest nośnikiem konserwatyzmu, jest nośnikiem czegoś innego. Można to oczywiście opowiedzieć w taki sposób, jak powiedziałam wcześniej, to znaczy, że jest to raczej postawa reakcyjna niż konserwatywna, a raczej, czyli nie chodzi tutaj o rozwój, o stopniowy ewolucyjny rozwój, tylko o zerwanie ciągłości. Tak oczywiście można powiedzieć. Ja chciałabym zaproponować inną hipotezę, bo tak jak Andrzej Rychard powiedział na początku, panuje tutaj interdyscyplinarność. Ja jestem historykiem idei, a zwłaszcza historykiem idei emocji. W związku z tym chciałabym zaryzykować, że to, czego, taką tezę, że to, czego nośnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość i inne partie populistyczne, to jest bardziej emocja niż preferencja intelektualna. Co mam na myśli, mówiąc o emocji? Filozofowie polityki, których dzisiaj uważamy za klasycznych, Thomas Hobbes, Montesquieusz, wszyscy uważali, że społeczeństwa są przesycone pewną dominującą emocją. Że namiętności ludzkich jest oczywiście bardzo wiele, ale że można opowiedzieć prawdę o społeczeństwie, definiując pewną dominującą emocję. Tych definicji, co to jest ta dominująca emocja, było oczywiście bardzo wiele. Co to byłaby dzisiaj dominująca emocja? Dzisiaj w naszym społeczeństwie, dzisiaj w społeczeństwach bardzo szybko zmieniających się po nowoczesnych albo społeczeństwach późnej nowoczesności. Moja hipoteza jest taka, że to jest emocja utraty. Co by to miało znaczyć? Bardzo wiele kopii było kruszonych o to, czy polska i środkowoeuropejska transformacja ustrojowa była sukcesem, czy była klęską. Ja powiedziałabym pewnie tak, jak wynikałoby ze słów bardzo wybitnego francuskiego liberała, czyli Raymonda Arona. Jest tyleż sukcesem, co wielkim kosztem, ponieważ wszystkie sukcesy, jak twierdził Aron, przychodzą za cenę olbrzymiego kosztu. Co to jest ten koszt tej transformacji ustrojowej? Ano, to jest zerwanie ciągłości w tradycyjnych definicjach tożsamości. To jest koszt tradycyjnych, utrwalonych grup sąsiedzkich, przyjacielskich, rodzinnych. To jest wielka mobilność, która jednocześnie jest czym wielki, jest osiągnięciem i jest też kosztem. Myślę, że jeszcze nie do końca zbadana, chociaż przypuszczam, że już socjologowie zaczynają badać. Jest na przykład taka fantastyczna książka mojej wydziałowej koleżanki Joanny Wawrzyniak na temat tego, do jakiego stopnia transformacja ustrojowa była również kosztem. I nie chciałabym przesądzać, czy jest bardziej sukcesem, czy kosztem. Chcę mówić o tej ambiwalencji, bo wydaje mi się, że w ten sposób możemy lepiej złapać naszą najnowszą historię. Przypuszczam, że populiści nie tylko w Polsce w ostatnich latach okazali wielki talent polityczny w definiowaniu, w łapaniu tej, w artykułowaniu tej społecznej emocji. W naszym regionie ta emocja jest związana z transformacją demokratyczną i ekonomiczną, ale w innych miejscach, na przykład w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych, ta emocja utraty, ona również istnieje, tylko ona jest związana po prostu z bardzo szybką zmianą, jakiej wszystkie nasze społeczeństwa Pani profesor, tak podlegają. Już tak mocno Pani wyszła poza te 15 minut chyba. To przepraszam bardzo, to są ostatnie moje słowa. Bardzo przepraszam. Ale to już tak zupełnie? Właściwie to jest, to są ostatnie słowa. To znaczy, że to, co chciałabym Państwu powiedzieć na końcu, że na dobrą sprawę wynikałoby z tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej nośnikiem tej emocji utraty i taką siłą, która ją artykułuje, niż właśnie siłą konserwatywną. A zatem Polacy bardziej oczekują na to, nie wiem, jak bardzo to jest świadome, ale w każdym razie jest pewne oczekiwanie wyrażenia tej emocji utraty niż pewien wyjściowy konserwatyzm. Raczej ta postawa światopoglądowa może być formowana, w zależności od tego, jak tę emocję się opowie.
Bardzo dziękuję i bardzo przepraszam, że przekroczyłam. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Paweł Śpiewak. 45 sekund tylko. No tak, ale ja muszę tak czasami nadreagowywać nawet. Paweł Śpiewak. Słusznie. Bardzo dobry początek naszej konferencji. Raz w wystąpieniu pani figury. Cieszę się bardzo. Zacznę może od tego, że ostatniego konserwatystę, jakiego spotkałem, nazywał się Tomasz Merta. To był wiceminister kultury, który zginął w katastrofie smoleńskiej w postaci o wielkim formacie. Szkoda, że nie jest między nami. Wcześniej znałem kilku konserwatystów i ceniłem sobie bardzo te znajomości. Szczególnie myślę tu o Henryku Krzyczkowskim, Pawle Hercu, Zygmuncie Kubiaku. To były wielkie konserwatywne postaci, takich wielkowymiarowe. Myślę tutaj też o Marcinie Królu, którym jakoś na konserwatyzmie się wychował, chociaż w pełni konserwatystą, konserwatyzmowi nie był wierny. Są oczywiście ośrodki takie, które jakąś ideę konserwatyzmu propagują w Polsce. Myślę tu o zeszytach literackich, które silnie ten element wydobywały. Myślę o teologii politycznej, którą może mniej czytam, ale mniej uważnie, ale z całą pewnością ten wątek propaguje. I była jedna formacja, która bezpośrednio do konserwatyzmu się odwoływała. To była już dawno nieistniejąca Partia Ludowo-Konserwatywna, której program był dla mnie interesujący, ale mało czytelny. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że słowo konserwatyzm ma bardzo mocny i wyrazisty sens i jest, powiedziałbym, ideowo czymś rzadkim, wyjątkowym, rzadko obecnym. Natomiast nie brakuje w Polsce prawicowców i wydaje mi się, że to rozróżnienie między tak zwaną prawicą, tak jak w Polsce ona występuje oczywiście, choć nie tylko, a konserwatyzmem jest bardzo wyraźna i bardzo istotna. Konserwatyzm, gdyby to w największym skrócie i naprawdę tylko na potrzeby szybkiej dyskusji to sformułować, to z całą pewnością jest związany po pierwsze z ideą hierarchii kulturowej, ale też hierarchii związanej z elitami, miejscem elit kulturowych, elit politycznych, elit społecznych, elit ekonomicznych, które mają jakieś zakorzenienie i tradycje i za sobą pewnego rodzaju dorobek, jest związany z ideą wolnego rynku, szacunkiem dla tradycji, ale też i nie bezkrytycznym i umiarkowaną postawą wobec zmiany społecznej. To jest raczej formacja otwarta na zmianę. To nie znaczy, że chce tą zmianę narzucić czy zbudować wedle jakiegoś gotowego wzorca. Tu pamiętajmy o tekście wielkiego brytyjskiego konserwatysty Michaela Oakeshota, który mówił o takiej grzechu czy pysze racjonalizmu, który narzuca pewne zmiany porządkowi społecznemu. Konserwatyści zazwyczaj są zwolennikami zmiany gradualnej, stopniowej, która jest do pewnego stopnia przewidywalna, rozumna i nie ma nic wspólnego z tym, co nazywamy postawą rewolucyjną, czyli gwałtownej zmiany, jakiegoś wstrząsu społecznego, który kończy się, zdaniem konserwatystów, zazwyczaj większym nieszczęściem, czyli lekarstwo jest gorsze w istocie rzeczy niż choroba. Można powiedzieć, że konserwatyzm był wyśmiewany. Wspaniałe są portrety konserwatystów w powieściach George'a Orwella, ale konserwatyzm był jakby ważnym partnerem życia intelektualnego, życia politycznego w wielu krajach. Nie jest to kazus Polski oczywiście. W Polsce konserwatyzm nigdy nie odgrywał poważniejszej roli w innym wymiarze niż w wymiarze tradycji kulturowej i takiego kulturowej obecności. Natomiast konserwatyzm z całą pewnością nie ma nic wspólnego z prawicowością. Powiedziałbym, prawicowi intelektualiści, prawicowi myśliciele używają argumentów konserwatywnych po to, by je przemielić, a wreszcie by je spłaszczyć i doprowadzić do jakiejś karykatury swoistego rodzaju konserwatyzmu. Powiedziałbym, że polski populizm, w przeciwieństwie do polskiego liberalizmu,
czy polska prawica, mówiąc jeszcze inaczej, ma dosyć silny, intelektualny, powiedziałbym, dorobek. Jest wielu myślicieli, wielu pisarzy, wiele pism, środowisk, które konserwatywne poglądy, te konserwatywno-populistyczne, ale raczej populistyczne poglądy chętnie głoszą. I wydaje mi się, że dosyć łatwo jest na podstawie tych wypowiedzi, przede wszystkim być może wypowiedzi samego lidera tego ruchu, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ten światopogląd odtworzyć. I w tym światopoglądzie z całą pewnością to, co jest uderzające przede wszystkim, to jest jakaś wersja nacjonalizmu, powiedziałbym. Ale nacjonalizmu, czyli kultu własnego narodu, nie zawsze oznacza to kult walki z innymi, ale zawsze oznacza jakiś rodzaj, powiedziałbym, absolutyzacji tej wartości wobec innych wartości społecznych. Tyle, że ten nacjonalizm, który ma posmak endecki, ale nie można utożsamić z nacjonalizmem endeckim z całą pewnością, to z całą pewnością prowadzi do, powiedziałbym, takiej wizji narodu jako swoistego rodzaju sekty. Powiedziałbym, ta sekciarska wizja narodu tutaj jest jednym z takich charakterystycznych elementów i polega, i w istocie rzeczy polega ona na tym, że redukuje się pojęcie narodu do bardzo wąskiego i ograniczonego znaczenia, mianowicie pojęcie narodu jest tutaj tożsame de facto z katolicyzmem, antykomunizmem i jakimś rodzajem kultu, powiedziałbym, cierpienia, kultu szczególnie pojętego polskiego bohaterstwa, przede wszystkim związanego właśnie z komunizmem. Ten nacjonalizm polski, ten w wersji populistycznej, jest, jak podkreśliłem, nie jest nacjonalizm agresywnym na zewnątrz, choć ma w sobie taki niepokojący wymiar, mianowicie wymiar niechęci do islamu i muzułmanów. To jest taki jeden z akcentów, który bardzo mocno jest tam lansowany, co znajduje też zresztą odzwierciedlenie w wynikach badań socjologicznych. Ale przede wszystkim wiąże się z pewnym pasywnym, nazwijmy to, postawą wobec formacji skrajnych jak ONR. Prawda? Fakt, że działacz ONR może zostać szefem jednej z placówek Instytutu Pamięci Narodowej, że organizowane są, powiedziałbym, demonstracje ONR-owskie i podobnych formacji politycznych i one są właściwie bezkarne, to wydaje się być dla tego okresu niezwykle charakterystyczne. Ale nie tylko chodzi o, oczywiście o nacjonalizm, prawda? O taką tożsamość niesłychanie zawężoną, ale również też poczucie w tej wizji nacjonalizmu prawicowego, taką wizję szczególnego losu Polski, który walczy z dwoma totalitaryzmami, walczą i w pewnym sensie tą walkę nadal kontynuuje. To znaczy poczucie, że trzeba walczyć, jak to się mówi w tamtejszym języku, z złogami komunizmu, które trwają do dziś dzień, jest jednym z takich ważnych elementów. Narzędziem, powiedziałbym, ideologicznym, które jest używane po to, żeby zwalczyć wszelkie nie inne poglądy na temat narodu czy na temat własnej tożsamości narodowej, no to oczywiście jest ta znana formuła wymyślona przez Bronisława Wittsteina, ta formuła pedagogiki wstydu. De facto ta formuła oznacza podejście całkowicie bezkrytyczne i bezmyślne do własnej tradycji. Ale ta niechęć do innego definiowania też wiąże się z bardzo silnym takim, powiedziałbym, postawą krytyczną czy negatywną, raczej niż krytyczną, wobec wszelkich postaw liberalnych, lewicowych i co wiąże się też z taką wizją, którą lansował przed laty Ryszard Legutko, czołowy ideolog tej formacji politycznej, kiedy pisał o, powiedziałbym, modernizacji selektywnej. To znaczy z jednej strony, jak on to mówił, Polska powinna przejąć technologie zachodnie, powinna przejąć wzorce zarządzania, kierowania życiem społecznym, ale powinna blokować, czy nie dopuścić do pojawienia się na scenie polskiej nowych idei, których on tam wymieniał, feminizm, LGBT i tak dalej i tym podobne. Prawica wreszcie dla mnie to jest emocja, ale nie emocja utraty, tylko emocja nienawiści, to znaczy mowa nienawiści i
fale tej nienawiści wobec LGBT, imigrantów są takim stałym elementem funkcjonowania. I wreszcie jeszcze jeden element. Prawica polska jest prawicą radykalną, to znaczy ma tą tonację rewolucyjną i z takim rewolucyjnym postawą wobec świata zastanego, niszczeniem instytucji, niszczeniem dotychczasowych czy takich dominujących obyczajów i dominującej ideologii staje się być niesłychanie ważna. Powiedziałbym, prawica polska jest obskurancka i mówię to nie w sensie wartościującym, tylko w takim sensie opisowym. I ma to naprawdę nic lub zgoła jest przeciwne jakiejkolwiek konserwatywnemu poczuciu hierarchii, która, jak to Leszek Kołakowski w tekście, jak można być lewicowo-prawicowo-lewicowym intelektualistą, została zapisana. Prawda? Ta formacja prawicy jest tutaj bardzo jakiejkolwiek hierarchiczności w kulturze przeciwny. Populizm oczywiście prawicowy ma wszelkie cechy nie tylko radykalne, nie tylko buduje się na bardzo negatywnej, złej emocji w gruncie rzeczy, ale buduje się też na pewnego rodzaju, co jest charakterystyczne, sprzeciwie wobec dotychczas dominujących, jak oni mówią, elit intelektualnych i elit politycznych. To jest, oni nazywają ich liberałami, lewicą, to wszystko jedno, jak ich nazwą. Istotne jest to, że populiści uważają za podstawowy program swój przejęcia wszelkich instytucji i narzucenia własnego, powiedziałbym, własnych ludzi na stanowiska. Czasami jest to kuriozalne, czasami jest to po prostu śmieszne, ale w każdym razie jest to taka próba zawładnięcia sferą publiczną, zawładnięcia sferą intelektu, zawładnięcia sferą, powiedziałbym, emocji w całym społeczeństwie. Możemy powiedzieć, że prawica i populistyczna Polska i konserwatyzm to są dwa przeciwne bieguny i z całą pewnością nie można tutaj jakkolwiek ich łączyć, nawet stosunek do Kościoła, który konserwatyści prawdopodobnie w wielu wypadkach będą lubili, cenili, to z całą pewnością obraz Kościoła katolickiego, jak jest lansowany przez populizm, jest obrazem całkowicie zideologizowanej religii i traktowanej wyłącznie w kategoriach instrumentalnych, w którym wymiar wiary, wymiar, powiedziałbym, spotkania bezpośredniego człowieka z Bogiem, z sakrum, i zostaje w gruncie rzeczy wymazany, czy jest całkowicie nieobecny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Polacy w tej swojej jednej trzeciej, prawda, albo być może, że większej procentowej, większy jest to procent, popierają populizm, popierają polską prawicę. Jaki jest motyw poparcia dla tej formacji ideowej? Nie jest dla mnie do końca zrozumiałe. Można powiedzieć, jestem w stanie to opisać. Natomiast dlaczego Polacy wybierają tego typu tendencję intelektualną, jest czymś zupełnie innym. I sądząc z badań socjologicznych, czy na podstawie badań, do których miałem dostęp, mam wrażenie, że powstał bardzo, powiedziałbym, trwały, mocny i wyrazisty elektorat tej formacji. To jest elektorat, którego poglądy i którego poglądy będą obecne właściwie w całym dyskursie publicznym. Prawie nie ma istotnych kwestii, które ludzie z kręgu, powiedziałbym, polskiej prawicy nie mają innego poglądu niż poglądy, powiedziałbym, reszty społeczeństwa, czy tej, powiedziałbym, mniej lub bardziej nieokreślonej ideologicznie większości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład stosunek do Trybunału Konstytucyjnego, reform w sądownictwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek do demokracji, czy stosunek do prezydenta, do instytucji prezydenta, do sposobu jego sprawowania władzy, to za każdym razem we wszystkich tych opiniach można powiedzieć preferencje partyjne, czyli wybór, jakby preferencje partyjne decydują o naszych wyborach, czyli
bo nawet widzicie, jest to bardzo silne zaangażowanie w ten typ poglądu. Bardzo silne zaangażowanie, czyli że ta grupa dość mocno i silnie reaguje na apele swoich przywódców, na język swoich przywódców i w sposób dosyć czytelny odpowiada na apele, oczekiwania liderów. Są oczywiście wyjątki i niecała nawet prawica będzie w pewnym sensie posłuszna, w cudzysłowie, swoim liderom. Charakterystyczne jest to, że większość... Trochę się zbliżasz do... Do końca, dobra. Tak. Tak, jeszcze dwa zdania. Charakterystyczne jest to, że polska prawica, że Polacy są generalnie za Unią Europejską, bez względu na prawicowe czy unijne, czy populistyczne poglądy PiS-u. Że w gruncie rzeczy większość Polaków popiera demokrację i raczej jest obca temu idea, że demokracja jest tylko ustrojem dobrym w jakichś sytuacjach. Nie ma żadnego dowodu na to, że większość Polaków kwestionuje ideę wolności politycznych czy wolności mediów. To też w dużej mierze stoi w sprzeczności z pisowskimi poglądami. Ale generalnie można powiedzieć, ta formacja prawicowa jest zakorzeniona. To nie jest formacja krótkotrwała, która odwołuje się, jak mówię, do pewnych wartości, tradycyjnych wartości konserwatyzmu, chociaż one w tym wydaniu konserwatywne w żadnym wypadku nie są. Nawet kwestia aborcji, która jest ostatnio tak bardzo dyskutowana, to większość Polaków wypowiada się za kompromisem aborcyjnym z 1993 roku i w gruncie rzeczy bardzo wielu Polaków, aż zadziwiająco wielu Polaków, popiera te protesty, w których brało, podkreślam, to jest olbrzymia liczba osób, ponad 2,5 miliona osób brało udział w tych protestach. Można więc powiedzieć, że Polacy są podzieleni i że ta formacja prawicowa, która konserwatyzmem z całą pewnością nie jest, jest trwałą częścią naszego krajobrazu. Czy to lubimy, czy my tego nie lubimy. Natomiast to, czego brakuje mi, to już tylko jedno zdanie na koniec, to jest to, że nie znam żadnych badań socjologicznych, które by potrafiły, czy adresowały właśnie to pytanie, do jakiego stopnia ideologia PiS-u, tak jak jest sformułowana przez jej elitę intelektualną, do jakiego stopnia te poglądy PiS-u są akceptowane. Czyli innymi słowy, czy PiS się akceptuje ze względu na ideologię, czy ze względu na protest przeciwko liberalnej dominacji, czy też z jakichś względów socjalno-ekonomicznych. Tutaj ta odpowiedź dla mnie jest zupełnie nieczytelna. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo poproszę Radosława Markowskiego teraz. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie tylko, czy mnie słychać. Tak, słychać. Dobrze. Ja przede wszystkim chciałem podziękować także profesorowi Ryszardowi za zaproszenie i zmuszenie mnie do zajęcia się tematem, który jakoś nie był moim dominującym tematem. Ja z wielu rzeczy, które mógłbym zrobić dzisiaj, postanowiłem wykorzystać nasze Polskie Generalne Studium Wyborcze z minionych lat, przede wszystkim z 2019 roku, i powiedzieć parę słów o tym, co tam widzimy. Po pierwsze chcę powiedzieć też taka makroteoretyczna uwaga nas empirycznie zorientowanych badaczy i komparatywistów jest taka, że był to taki troszkę mój sentymentalny powrót do lat 90., gdzie w naszej książce Cambridge University Press z 1999 roku Post-Communist Party Systems testowaliśmy taką hipotezę o 90-stopniowym skrzywieniu głównej osi politycznego współzawodnictwa w Europie Wschodniej, a zwłaszcza w tej części, którą my nazwaliśmy jako wychodzące z tego National Accommodative Socialism, a więc takiego socjalizmu typu węgierskiego i polskiego, gdzie było więcej liberalizmu, więcej prywatności, więcej prywatnego sektora i tak dalej, alternatywnych rozwiązań.
I chcę przypomnieć bardzo szybko tą hipotezę. Ona się sprawdza i w tych badaniach z 19 roku też to widzimy, patrząc na konserwatyzm, na różne cztery typy konserwatyzmów, o których za chwilę będę mówił, że rzeczywiście inaczej niż w Europie Zachodniej partie i elektoraty, głównie w przestrzeniach definiowanych ekonomiczną lewicą, prawicą i tym, co jest nazywane GALTAN, a więc tym Green Alternative Liberal versus Traditional Authoritarian Nationalist, prawda, a więc socjokulturową wymiarem i ekonomicznym, nadal mamy tak, jak 30 niemal lat temu, że główna oś współzawodnictwa jest przekrzywiona o te 90 stopni. To na Zachodzie się trochę skomplikowało przez postmaterializm i inne rzeczy, ale zasadniczo jest tak, że w naszej części świata i w Polsce lewicowość ekonomiczna idzie razem z konserwatyzmem, a nie z alternatywnymi, liberalnymi, kosmopolitycznymi wartościami. Bardzo szybko zatem o wstępnych, o takich najbardziej ogólnych wynikach, które uzyskałem 2 tygodnie, się tym zajmowałem. Więc ja głowę za to nie dam, ale jakieś tam swoje drobne oszczędności jestem w stanie postawić, że to, co teraz powiem, jest prawdą. Więc po pierwsze, no, trzeba było skądś rozpocząć i ja się kierowałem pracami psychologów społecznych czy socjologów, przede wszystkim Karen Stenner, która pisała tak ciekawie o trzech rodzajach konserwatyzmu. Przypominam, ona mówiła o tak zwanym konserwatyzmie status quo, o ekonomicznym konserwatyzmie i o społecznym konserwatyzmie. W Polsce z tych trzech typów, i dalej będę o tym mówił, będę się odnosił do tego konserwatyzmu status quo, a więc takiego, którego wskaźniki i operacjonalizacja powiada, no to tradycja bardziej ceniona niż nowoczesność, bardziej chcemy kontynuacji niż zmiany i tak dalej, i tak dalej. Tam jest 3 itemy. Ekonomiczny konserwatyzm, a więc jest to o podatkach, o welfare state, o państwie dobrobytu i redystrybucji i o tym, czy rząd powinien reagować i zniwelować nierówności ekonomiczne głównie. Natomiast w przypadku społecznego konserwatyzmu, i to jest ta wielka debata też na świecie, nie dało się inaczej postąpić, niż wyróżnić tak zwanego autorytarnego konserwatyzmu. I tu niektórzy natychmiast powiedzą, to nie jest konserwatyzm, to jest autorytaryzm. Jasne, to jest pewna konwencja językowa. W każdym razie coś, co jest związane z punitywizmem, z chęcią karania, z hierarchicznością i posłuszeństwem wobec autorytetu. Oraz coś, co trzeba było dla Polski, ale też występuje w innych opracowaniach, nazwać jako konserwatyzm taki, roboczo sobie go nazywam, takosamosiowy, taki nietolerujący odmienności, takie in-group przekonanie, że my jesteśmy lepsi, że ci zarówno geje, jak i imigranci, czy przybysze z innych krajów to jest problem, a my tutaj jesteśmy tacy bardziej sensowni i wdechem. No więc pierwsza uwaga empiryczna z tego wstępnego mojego oglądu sytuacji powiada tak, no to co widzimy, nie ma mowy o tym, żeby z tych czterech robić jeden jakiś wskaźnik konserwatyzmu, ponieważ ekonomiczny konserwatyzm koreluje negatywnie z pozostałymi 3 najsilniej, z tym autorytarnym i z tym status quo i nieistotny jest w stosunku do tego takosamosiowego, ingrupowego. Pozostałe 3 pozytywnie ze sobą korelują, najsilniej ten status quo i ten ingrupowy. Właściwie jakby się upierać i jeszcze trochę nad tym popracować, można by to traktować jako jeden wymiar, ale tutaj będę je traktował jako oddzielne. No pierwszy taki, socjologowie na tym, więc oczywiście ja nie bardzo mam wiarę w to, że te klasyczne zmienne społeczno-demograficzne mają wielki sens, ale niech będzie. No więc przede wszystkim czynnikiem, który, teraz ja mówię o takich czystych net efektach, tak? To znaczy nie o tym, że tam procentowa tabelka coś pokazuje, tylko po analizie wpływów wszystkich społeczno-demograficznych czynników, czysty wpływ na konserwatyzm pozaekonomiczny, a więc te 3 pozostałe wykazuje oczywiście
nic dziwnego, religijność. No i teraz, żeby była jasność, o czym tu mówię, religijność wyczyszczona z tych kontaminujących wpływów wieku i innych rzeczy, wykształcenia i tak dalej. To jest czysty wpływ religijności. I podobnie można powiedzieć o wykształceniu. Ludzie o wyższym wykształceniu w Polsce przejawiają bardzo silny konserwatyzm ekonomiczny, natomiast jest to wyższe wykształcenie, jest negatywnie skorelowane z tym konserwatyzmem status quo i tym tożsamosiowym in-group. Natomiast co ciekawe, i ten wątek będzie się dalej pojawiał, nie widać tutaj istotnych różnic w tym autorytarnym wymiarze. To znaczy można by powiedzieć obrazowo, że konserwatyści autorytarni mogą być właściwie w każdej grupie wykształcenia. W każdym razie z tych badań nie wynika, żeby to było tak, jakbyśmy mogli przypuszczać, związane z niższym wykształceniem. No i wiek starszy pozytywnie koreluje, czy wpływa, znaczy po oczyszczeniu z innych, z tymi trzema, i negatywnie z konserwatyzmem ekonomicznym. No nie chcę Państwu, jakby szczegółów jest dużo więcej, natomiast tutaj jedno, co warto powiedzieć, to tak, zmienne społeczno-demograficzne pokazują taki obraz dosyć spodziewany, plus to, że bardzo wyraźnie ten ekonomiczny wymiar jest całkiem inny i ten autorytarny niekoniecznie zachowuje się tak, jak byśmy mogli tego oczekiwać. Teraz ogląd politologiczny bardzo szybko. No więc znowu brak różnic lub małe różnice, gdy patrzymy przez pryzmat elektoratów i ludzi niechodzących na wybory, kiedy to dotyczy tego konserwatyzmu autorytarnego. Znaczy, no, znowuż można powiedzieć, że można ich spotkać i w lewicy, i na lewicy, i w PO, i w PiS-ie, i w Konfederacji. Natomiast bardzo silne różnice są w pozostałych. Z jednej strony ten konserwatyzm status quo i ten tożsamościowy jest bardzo wyraźnie pozytywnie związany z PiS-em, Konfederacją i poniekąd z niegłosującymi, i odwrotnie negatywnie skorelowany z lewicą przede wszystkim, ale także z Koalicją Obywatelską. Ekonomiczny odwrotnie niemalże, chociaż tutaj oczywiście ciekawy wątek jest taki, że najbardziej tych ekonomicznych konserwatyzmów odnajdujemy w Konfederacji oczywiście i w Koalicji Obywatelskiej, a po drugiej stronie jest PiS i Lewica. Teraz, żeby nie przekroczyć tych 15 minut, chcę być pochwalony przez prowadzącego, to powiem krótko tak. Ja testuję od pewnego czasu taką hipotezę, z jednej strony społeczną, a z drugiej strony politologiczną, o nadmobilizacji konserwatyzmów czy obozu prawicy i demobilizacji obozu opozycji politycznej. Tutaj można powiedzieć, że hipoteza jest taka, że społecznie jest tak, że to Green Alternative Liberal jest w większości, a to tradycyjne, autorytarne, nacjonalistyczne jest w mniejszości, co zresztą widać po wynikach wyborów, jeśli wziąć pod uwagę wszystkich uprawnionych do głosowania, nawet tą część, która głosuje. Ale politycznie oczywiście wygląda to inaczej. To tradycyjne, autorytarne, narodowe czy nacjonalistyczne wygrywa, i to jest historia o skutecznej nadmobilizacji tego obozu i demobilizacji, rozproszeniu czy pluralizmu, jak to woli, obozu zielono-alternatywno-liberalnego. Pośrednio, że tak jest, że to, co widzimy politycznie i to, co jest w zapleczu społecznym, należy tak interpretować, jest, jeszcze trzy rzeczy mogę dodać z tych naszych badań. Po pierwsze, można całkiem powiedzieć zasadnie, że zasoby tego konserwatyzmu, który jest na zapleczu PiS-u przede wszystkim, niemal w całości jest zmobilizowany politycznie. Non-votersi są po drugie znacznie bliżsi Koalicji Obywatelskiej i innym opozycyjnym partiom niż PiS czy Konfederacja, i w końcu, to trzeba nad tym jeszcze popracować, heterogeniczność czy odchylenia standardowe tych niegłosujących non-votersów są znacznie wyższe niż elektoratów, co oznacza, że tam nie ma jakiegoś konkretnej wizji konserwatyzmu. I ostatnie dwie uwagi o demokracji.
Po pierwsze, no, trzeba sobie powiedzieć, że ogólnie to jest tak, że konserwatyści są zadowoleni z funkcjonowania demokracji, ale mają duże wątpliwości, czy to churchillowskie pytanie, na które ich każemy odpowiadać, że to jest lepszy ustrój niż każdy z możliwych, oni mają poważne wątpliwości. To znaczy można by obrazowo powiedzieć coś takiego, że nie uważając, by demokracja była ustrojem lepszym niż inny, ale za to, co jest pod ręką tutaj, co mają, jest w porządku, jest okej. Demokracja taka, jaką widzą w Polsce, jest okej, ale bardziej niż inne elektoraty mają wątpliwości, czy to jest najlepszy z ustrojów. Chris Welzel w 2017 roku rozpoczął dyskusję o tak zwanych authoritarian notions of democracy. Tam ma trzy itemy, my w Polskim Generalnym Studium Wyborczym mamy dwa. Chodzi o to takie stwierdzenie, że w sytuacji kryzysu to autorytety religijne powinny interpretować prawo w Polsce i to jest pytanie o normatywny aspekt demokracji, czy to należy do demokracji, czy nie. I drugi aspekt to czy obywatele powinni być posłuszni rządowi. Więc te autorytarne wizje demokracji są dosyć silnie związane z tymi trzema typami konserwatyzmów. Kiedy patrzymy na, mamy tam w naszym badaniu częściowo, zresztą myśmy to opisywali z Michałem Kotnarowskim w czwartym chyba numerze studiów socjologicznych 2020, to bardzo też widać, że tylko konserwatyzm ekonomiczny jest pozytywnie związany z normatywną wizją, że w demokracji niezależny Trybunał Konstytucyjny, który ogranicza władzę, jest potrzebny i że alternatywy partyjne są istotnym elementem tego, co uznajemy za konstytutywne elementy demokracji. Krótko mówiąc, konserwatyści poza tymi ekonomicznymi odrzucają zarówno wagę Trybunału Konstytucyjnego jako opcji, jak i tych alternatyw partyjnych, więc mówiąc językiem Guillermo O'Donnella, czy innych, horyzontalną rozliczalność, pluralizm czy checks and balances. No i całkiem ostatnia rzecz, bo minuta mi chyba została, to jest... Dwie. Słucham? Dwie. No właśnie, ale mówię. Konflikty. Mamy w naszym badaniu taką skalę 10 konfliktów. Biedni, bogaci, miasto, wieś, kobiety, mężczyźni, młodzi, starzy, aż po takie jak patrioci, ci, którzy znieważają Polskę, czy nie odnoszą się z szacunkiem do tradycji. Pytanie jest o to, w jakim stopniu taki konflikt w Polsce występuje i czy on jest silny, słaby, czy raczej go prawie nie ma. Otóż przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ci konserwatyści, kiedy się robi taki sumaryczny wskaźnik tego natężenia postrzeganej percepcji konfliktu w Polsce, oni widzą znacznie wyższe poziomy. Mówię o tych trzech konserwatyzmach nieekonomicznych. Oni widzą dużo wyższe problemy z natężeniem tego konfliktu w kraju niż pozostali niekonserwatyści. A szczegółowa analiza, jakie to elementy tutaj szczególnie odgrywają rolę, no to przede wszystkim dla tych pozaekonomicznych konserwatyzmów to jest ten wymiar patrioci, niepatrioci i bogaci, biedni w niektórych przypadkach. Natomiast konserwatyzm ekonomiczny postrzega konflikty w wymiarze sektorowym, na przykład prywatny versus państwowy, czy wykształcenie, a nie wykształcenie. No i teraz, żeby już zakończyć, to powiem, że ta analiza tego, jak postrzegają różne typy konserwatystów konflikty w Polsce, jakie jest ogólne natężenie, jaka jest treść tego i tam jeszcze dochodzi, jakie jest rozproszenie i tak dalej, jest to jeszcze jeden dowód na silną polityzację czy partyjną mobilizację obozu, no i tutaj byśmy się spierali, prawicowo-konserwatywno-pisowskiego. I to, co powiedziałem wcześniej, że ta moja hipoteza, którą gdzie indziej testuję na temat tego, że tu jest nadmobilizacja tego obozu i demobilizacja pozostałych i to tłumaczy. To jest tak, jak i w Stanach Zjednoczonych pojawia się ta teza o tym, że jak właśnie ten white Anglo-Saxon protestant nagle widzi, że staje się mniejszością we własnym kraju za lat 5 czy 10, to zaczyna się mobilizować do obrony czegoś, co
nieodmiennie zdaje się, że odchodzi. I tutaj podobnie zresztą stosując tak zwaną nową teorię partii jako społecznych koalicji, taki tekst jest Baun i innych z 12 roku, bardzo widać, że w Polsce to jest właśnie taka społeczna koalicja partii z instytucją religijną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i bardzo proszę Dariusza Gawina. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Też dziękuję za zaproszenie. Ja będę mówił tak jak Karolina Wigura jako historyk idei. Z tej perspektywy postaram się spojrzeć na to pytanie, które jest sformułowane językiem, czy jeśli chodzi o sens tego pytania, pyta się o Polaków, czyli o społeczeństwo, jakby o wspólnotę i społeczność, w której żyjemy. Ale używa słowa, do którego odnosiła się Karolina Wigura, Paweł Śpiewak, to znaczy pojęcia konserwatyzmu. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zdefiniować konserwatyzm. To już wcześniej słyszeliśmy, ale ja też postaram się przedstawić własny punkt wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań. Więc w sensie potocznym konserwatyzm, i tutaj trochę w tym pytaniu słyszę nutę tego potocznego rozumienia konserwatyzmu, jest niechęcią do zmian, jest bliski tradycjonalizmowi. Może nawet też w sensie filozoficznym, bo to, o czym mówiła Karolina Wigura, Michael Oakeshott pisał o dyspozycji mentalnej, konserwatyzmie jako dyspozycji mentalnej, negatywnego entuzjazmu w przeciwieństwie do entuzjazmu przeprowadzania zmian, w takim też w dyspozycji mentalnej racjonalizmu, dlatego że jeżeli mówimy o emocjach, dyspozycjach, które napędzają działanie polityczne, to musimy pamiętać, że to nie obejmuje tylko prawicy konserwatystów, ale także lewicę czy liberałów, bo to ten sposób rozumowania Oakeshotta przez pewne domniemanie zakłada, że istnieją także inne dyspozycje mentalne i że ludzie, którzy są lewicowi albo właśnie racjonaliści, mają też swoją dyspozycję mentalną do transgresji na przykład, która jest, jeśli tak można powiedzieć, instynktowna i przedustawna, tak jak konserwatysta ma dyspozycję mentalną do zachowywania, coś, co Oakeshott właśnie nazywał negatywnym entuzjazmem w stosunku do zmiany. Ale czyli w sensie potocznym i takim szerokim to jest niechęć do zmian i tradycjonalizm. W sensie głębszym była o tym mowa, mówiła o tym zarówno Karolina Wigura, jak i Paweł Śpiewak. To jest pojęcie z zakresu filozofii politycznej, które zrodziło się w odpowiedzi na rewolucję francuską. Teksty Edmonda Berka i innych klasyków konserwatyzmu jako myślicieli politycznych. Oni reagowali na rewolucję jako zerwanie ciągłości. I to odsyła nas do podstawowego problemu filozoficznego konserwatyzmu politycznego, to znaczy do problemu tradycji i zachowania ciągłości. Konserwatyści, o tym mówił trochę Paweł, nie są przeciwnikami zmiany, tylko chcą przemyśleć kwestię gwałtownego zerwania zmiany, jaką była rewolucja, szczególnie w wersji jakobińskiej. I to jest to, do czego się odnosimy, to znaczy problem zachowania tradycji, zachowania ciągłości w warunkach zmieniającego się świata, gdzie nie jest pożądane gwałtowne zerwanie ciągłości albo pojęcie rewolucji szeroko rozumianej. I teraz w pierwszym znaczeniu, jeżeli tak podejść do tego pytania, na ile Polacy są rzeczywiście konserwatystami, czyli w pierwszym znaczeniu tym, które nazywam zbliżonym do potocznego czy szerokim, no to nie są i raczej nie byli w ogóle. Mówię to jako osoba, która się zajmuje historią myśli politycznej, tu chciałbym postawić tezę, że odkąd powstały w Polsce nowoczesne partie polityczne, czyli mniej więcej od 130 lat, od lat 90. XIX wieku, podstawowym tematem polskiej myśli politycznej są cele i sposoby przeprowadzenia w Polsce modernizacji. To jest podstawowy spór pomiędzy lewicą i prawicą w Polsce od tamtego czasu. Że to jest oczywiste w stosunku do lewicy, to wszyscy się z tym zgodzą, bo była w Polsce lewica niepodległościowa, była w Polsce lewica internacjonalistyczna, czyli z jednej strony byli ludzie tacy jak Żeromski czy Brzozowski, PPS, odłamie niepodległościowym, z drugiej strony byli ci, którzy
byli prekomunistami, a potem byli otwartymi komunistami. To był sposób, to był spór o przeprowadzenie modernizacji z pozycji socjalistycznych. Spór dotyczył tego, czy instrumentem przeprowadzenia modernizacji będzie państwo własne, czy też wielka rewolucja, która będzie przekraczała granice państwowe. Ludowcy też się w to wpisywali, ale i prawica, to co nazywamy prawicą, czyli narodowa demokracja, też rodziła się jako ruch, który zabrał swój głos w sprawie przeprowadzenia modernizacji. Trzeba przypomnieć, że emblematyczna książka dla endeków, napisana w 1903 roku przez Romana Dmowskiego, nosiła tytuł Myśli nowoczesnego Polaka. I tam stawiał on za wzór Polakom, którzy mają stanąć do walki o interes narodowy w modernizującym się świecie Anglików. Gdzie namawiał Polaków do tego, żeby Polacy stali się Anglikami, bo tylko wtedy przetrwają walkę o byt, który rozpętał się w wyniku procesu modernizacji, która objęła cały Zachód. I jeżeli tak na to spojrzeć, to po 1989 roku też taka była istota sporu politycznego, bo to był spór o to, komu ma służyć proces modernizacji, wtedy nazywany transformacją, jaki jest jego cel oraz jakie są interesy, które powinny być w wyniku tego procesu zaspokojone, to znaczy w czyim interesie ma być przeprowadzona modernizacja. I jeżeli tak spojrzymy na te wszystkie nasze spory toczone w XX wieku, ale i także po 89, to podstawowe pytanie w perspektywie konserwatyzmu to jest pytanie, czy tradycja, ale tradycja szeroko rozumiana, nie wężej w sensie tradycja III RP, tylko tradycja w takim znaczeniu jak tradycyjny model patriotyzmu, tradycyjny model rodziny, tradycyjny model funkcjonowania czy istnienia chrześcijaństwa w tym kraju, czy kościoła katolickiego, to jest balast czy zasób w procesie przeprowadzenia tej modernizacji. Innymi słowy, co podlega, czy należy to odrzucić, czy przezwyciężyć, czy też zachować, ale w procesie zmiany, nie tradycjonalizmu. Bo ja tu jeszcze dodam tylko uwagę, że prawdziwy tradycjonalizm polskiej myśli politycznej był w ogóle dosyć marginalny. Tradycjonaliści czy konserwatyści, tych nawet Dmowski krytykował, kiedy napisał o upadku myśli konserwatywnej w Polsce, mu chodziło o stańczyków. To zawsze był margines. I teraz, jak zadajemy takie pytania, trzeba pamiętać, że zadajemy je w sytuacji egzystencjalnego konfliktu politycznego, który w Polsce się dzisiaj toczy. Ten charakter konfliktu egzystencjalnego przesądza o tym, że każda ze stron wojujących widzi w drugiej przeszkodę do własnego istnienia. To znaczy tak długo, jak długo druga ze stron będzie istniała, nie może być osiągnięty pełen dobrostan po stronie, która atakuje. Dlatego, że polityczną obietnicą w tym sporze jest polityczna obietnica unicestwienia wroga, a nie pokonania przeciwnika. I to z jednej strony w wersji radykalnej wtedy tradycja staje się balastem, który trzeba odrzucić po to, żeby dokonać modernizacji. Natomiast w drugim znaczeniu trzeba za wszelką cenę uratować ciągłość tych rzeczy, które się uznaje za wartościowe, żeby zachować, i pokonanie czy unicestwienie drugiej strony jest warunkiem zachowania tego, czy osiągnięcia tego celu. Moje stanowisko jest takie, że obie strony, jeżeli tak się do tego podejdzie, składają nierealne obietnice, dlatego że nie jest możliwe unicestwienie drugiej strony. Co jest możliwe w tych warunkach? Dlatego, że one są mocno ukorzenione. To w pewnym sensie mówił Paweł o tym, Paweł Śpiewak, bo obie strony posiadają silną legitymizację w obrębie szeroko rozumianej polskiej tradycji, bo ten spór o sens i cele modernizacji oraz siły, które mają na niej skorzystać, toczy się od wielu pokoleń w Polsce. I one są dobrze reprezentowane i niemożliwe jest wykorzenienie, czyli unicestwienie polityczne. Co jest możliwe? Są możliwe korekty w obrębie tego procesu modernizacyjnego. I taki jest sens sporu politycznego. On nigdy nie kończy się zwycięstwami ostatecznymi jednej ze stron, tylko zwycięstwa polityczne, które są osiągane, bo celem tych, znaczy one są osiągane poprzez absolutne radykalizowanie retoryki politycznej. W Polsce jest absolutna hipertrofia retoryki politycznej, która służy do mobilizowania własnych zwolenników.
obiecuje się cele maksymalistyczne, a wychodzą z tego korekty. Po ostatnich wyborach sensem sporu było przeprowadzenie w pewnym sensie korekty socjalno, jeśli tak można powiedzieć, komunitariańskiej, chociaż to jest przeniesienie pojęcia z najnowszej filozofii politycznej do sporu, który jest daleki od tego rodzaju subtelności. I jeżeli teraz spojrzymy na to, o czym była mowa, to znaczy na ostatnie protesty na przykład, to gdyby sobie wyobrazić sytuację, która jest całkowicie możliwa, że siły, które pod tymi hasłami mobilizują własnych zwolenników, wygrywają wybory, to będą w stanie przeprowadzić w Polsce taka, jaka istnieje, tylko korektę tego procesu modernizacyjnego, tylko nie w duchu poprzednio prawicowo-populistyczno-komunitariańskim, tylko liberalno-lewicowym. Co nazywam korektą? Oczywiście język radykalny zapowiada, że nastąpi rewolucyjne zerwanie z ciągłością polskiej tradycji, która jest balastem w przeprowadzeniu liberalno-lewicowej modernizacji. Znaczy, że nastąpi ostateczne rozwiązanie kwestii polskiego ciemnogrodu i zbudowanie społeczeństwa, które przypomina te zachodnie, które przeszło już próg prawdziwej, pożądanej modernizacji. Moja hipoteza jest taka, że o ile mobilizacja odbywa się pod tymi hasłami, które są dalekie od konserwatyzmu, to w momencie zwycięstwa oczywista jest chęć zwycięstwa, natomiast po zwycięstwie nastąpiłaby faza negocjowania kształtu korekty. Czyli na przykład, w którym miesiącu dozwolona jest aborcja, czy związki partnerskie to jest za dużo, czy za mało, żeby przeprowadzić tę korektę modernizacyjną i tak dalej. Czyli zaczęłaby się cała żmudna polityka, w której do głosu doszłaby, to jest moja końcowa hipoteza, bo czas się powoli kończy, polska specyfika, ponieważ moje wyjściowe założenie jest takie, że pewne specyficzne cechy nie tylko socjologiczne, charakteryzujące polskie społeczeństwo, ale i polska droga historyczna powodują, że niezależnie od tego, jak głęboko będzie zachodziła modernizacja, jakie korekty będą dodawane do tego procesu, ona będzie cały czas uchwytna na tle Europy w skali porównawczej. Znaczy, że w tym sensie polskie społeczeństwo będzie bardziej mimo wszystko i tak konserwatywne. Zresztą widać, była mowa o badaniach. Jak rozumiem, wszyscy powołują się na ostatnie znane badania CBOS-u, w których wychodzi, że polaryzacja i tak prowadzi do tego, że poglądów centroprawicowych jest więcej w tym społeczeństwie, pomimo tego, że rzeczywiście w ostatnich badaniach wynik PiS-u w przedziale najmłodszych wyborców spadł do 2%. To są twarde dane, które właśnie pozwalają uznać, że istnieje przesłanka dla nastąpienia korekty, którą nazywam liberalno-lewicową, ale nie nastąpi unicestwienie drugiej strony i będzie trzeba negocjować warunki tej korekty, które doprowadzą do tego, że to społeczeństwo i tak na tle zachodnich będzie o wiele bardziej konserwatywne, ale w tym miękkim znaczeniu. To znaczy, że będzie zdolne do zmiany przy koncentracji na zachowaniu ciągłości, a nie odrzucaniu i zrywaniu, nazywam to, jeśli tak można powiedzieć, niechęcią do zmian rewolucyjnych. W głębszym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście populizm w sensie politycznym dla ludzi, którzy definiują konserwatyzm jako przywiązanie do wartości instytucji zbudowanych w III RP, będzie zawsze się jawiał jako siła rewolucyjna, ale ja tutaj mówię o czymś, co się dzieje na poziomie głębszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo uprzejmie i proszę naszą ostatnią panelistkę, panią Elżbietę Korolczuk. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ponieważ moja poprzedniczka i poprzednicy już dokonali takiego szerszego odmalowania całej tej debaty dotyczącej konserwatyzmu, to ja pozwolę sobie skupić się na jednym jego aspekcie, który bardzo często pojawia się chociażby w kontekście tych ostatnich badań i debat w Polsce czy konfliktów w Polsce, czyli tak zwanym konserwatyzmie obyczajowym, to znaczy w stosunku do kwestii związanych z równością płci, seksualną demokracją, formami życia rodzinnego i tak dalej. A to wynika po części z tego, że ja badam głównie ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, a w ciągu ostatnich kilku lat częściowo też zajmuję się ruchami antygenderowymi, czyli tymi, które sprzeciwiają się
pojęciu gender, w takim bardzo szerokim w szerokim rozumieniu tego słowa, bo tutaj podchodzi pod to także kwestia nowych technologii reprodukcyjnych, rozwodów, rozdziału kościoła od państwa i tak dalej. Ale też zgadzam się tutaj z tezą profesora Markowskiego, który mówił o tej nadmobilizacji tej części społeczeństwa, które można by było określić mianem ultrakonserwatywnego czy reakcyjnego. Z tym, że ja bym dodała do tego właśnie społeczeństwo obywatelskie, to znaczy organizacje polskie i ponadnarodowe, które bardzo świadomie i bardzo często skutecznie próbują organizować życie polityczne i debatę publiczną wokół konfliktów związanych z tym, co nazwałabym właśnie seksualną demokracją czy kwestiami związanymi z prawami kobiet. I ta teza, która się bardzo często pojawia w związku z ostatnimi doniesieniami, pojawiła się jeszcze częściej, że mamy do czynienia z pewną zmianą tutaj, taką dosyć gwałtowną. To jest teza, której warto byłoby się przyjrzeć, bo oczywiście jest tak, że te badania ostatnio pokazują rzeczywiście duży wzrost postaw lewicowych wśród młodzieży, ale też skupiałabym się ku takiej interpretacji, gdzie ta lewicowość jest rozumiana właśnie w sferze, powiedziałabym, obyczajowej bardziej niż w sferze ekonomicznej czy w sferze myślenia o państwie. Ale też są badania oczywiście te, które wszystkich zaskoczyły, to znaczy 70% polskiego społeczeństwa deklaruje czy zadeklarowało poparcie dla protestów, dla strajków kobiet, które były w przestrzeni publicznej często pokazywane jako takie bardzo radykalne, bardzo lewicowe, bardzo feministyczne. I tutaj to, co jest też istotne, to oczywiście te badania CBOS-u, ale też badania Pew Research niedawne, które pokazują, że w Polsce młodzi laicyzują się w tempie największym ze wszystkich badanych krajów, to znaczy ta różnica pomiędzy młodym pokoleniem a starszym pokoleniem jest bardzo duża, jeśli chodzi o stosunek do religii i stosunek do Kościoła katolickiego, z chyba oczywistych powodów, których tutaj nie trzeba debatować, czy o których nie trzeba debatować. Natomiast ja chciałabym się jeszcze odwołać do takiego badania, które z 2015 roku, to jest badanie Równość płci i jakość życia, które było realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim przez zespół pod kierownictwem profesor Slany i które pokazuje w różnych wymiarach postawy właśnie wobec równości płci, równości w przestrzeni politycznej, równości związanej z kwestiami podziału pracy domowej itd., itd., bo one są jakby jeszcze sprzed tego momentu nasilenia konfliktu, czy tego momentu zmiany społecznej. I tam w tych badaniach na pytanie, czy równość kobiet i mężczyzn jest dla mnie ważna, 83% kobiet i 77% mężczyzn odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak. Na pytanie, czy równość płci jest ważną wartością do realizacji sprawiedliwego społeczeństwa, odpowiedziało znów 83% kobiet, 73% mężczyzn. I co ciekawe też w kontekście tych ruchów antygenderowych i takiej paniki moralnej wokół kwestii związanej z tym, że równość płci czy równouprawnienie mniejszości seksualnych jest czymś, co zagraża rodzinie, co zagraża stabilności w ogóle społeczeństwa, czy tego, co te ruchy nazywają cywilizacją zachodnią czy cywilizacją chrześcijańską, to tutaj na pytanie, czy równość płci zagraża polskiej rodzinie, 73% kobiet i 66% mężczyzn odpowiada nie. Co by wskazywało na to, że ta teza, która bardzo często była wykorzystywana też do wprowadzania pewnych, czy utrzymywania pewnych konserwatywnych obyczajowo rozwiązań w sferze właśnie seksualności czy równości płci, czyli teza o tym, że Polacy, Polki są po prostu konserwatywni, głęboko religijni i dlatego nie można w Polsce wprowadzać żadnych progresywnych rozwiązań, bo one byłyby właśnie taką niesłychanie dramatyczną, rewolucyjną zmianą, jest już od dawna nieprawdziwa. Nie tylko dziś, nie tylko od wczoraj, ale też od dosyć długiego czasu. Ale co to właściwie oznacza? Tutaj zgadzam się z tym, co zostało już powiedziane, o czym mówiła między innymi
Karolina Wigura, to znaczy to, że dzisiejsza władza jest nie tyle konserwatywna, ile reakcyjna, i tutaj to pojęcie prawicowego populizmu wydaje się najwłaściwszym pojęciem, które mogłoby odmalować te zmiany, które są wprowadzane przez obecnie rządzących, ale też widać tutaj, że bardzo silne są tendencje polaryzacyjne, i mówię tutaj nie tylko o tym ostatnim badaniu CBOS-u, które pokazywało, że oczywiście wśród młodzieży po raz pierwszy największa grupa zadeklarowała się jako osoby o poglądach lewicowych, ale też nieco wzrosła grupa osób definiujących się jako osoby o poglądach prawicowych, ale też generalnie o takich strategiach dyskursywnych czy politycznych, które powodują, że właściwie nie ma przestrzeni do tego, co można by było nazwać tradycyjnym konserwatyzmem, o którym mówili moi przedmówcy i przedmówczyni, ale też właściwie nie ma możliwości przeprowadzenia tego, o czym mówił Dariusz Gawin, to znaczy negocjacji wokół procesu modernizacyjnego, ponieważ w tej chwili, tak jak analizuje chociażby dyskurs i propozycje polityczne ruchu antygenderowego, to tutaj właściwie nie ma żadnej możliwości negocjacji, ponieważ ten dyskurs i konflikt polityczny jest ustawiony właśnie w sposób, powiedziałabym, populistyczny. To znaczy nasz podział to nie jest podział pomiędzy nami i naszymi oponentami, ale to jest podział pomiędzy nami i wrogami świata, wrogami rodziny, wrogami dzieci, osobami, które chcą seksualizować małych chłopców i gwałcić małe dziewczynki, mówiąc krótko, bo tak tego typu określenia tutaj się pojawiają i one są bardzo zresztą, wiadomo, w tym obecnym zmediatyzowanym społeczeństwie szeroko kolportowane. I że tutaj właściwie ten moralny podział, czy umoralnienie konfliktu politycznego powoduje, że ten proces negocjacji właściwie jest niemożliwy, to znaczy ze złem się nie negocjuje, zło się niszczy. I to jest niezwykle niepokojąca tendencja, o której warto byłoby mówić, na którą warto byłoby się zastanowić. Natomiast to, co jest szczególnie, powiedziałabym, konfliktogenne, ale też co może budować pewną nadzieję na przyszłość, to jest to, wracając do tego cytatu z Napoleona, od którego zaczęła Karolina Wigura, nie bójcie się ludu, on jest zawsze bardziej konserwatywny niż my. To znaczy dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że lud jest zdecydowanie mniej konserwatywny w wielu obszarach, i to zarówno w kwestii poglądów, jak i praktyk, od elit rządzących. Tak? I mówię tutaj o elitach zarówno politycznych, jak i związanych z Kościołem katolickim, który, jak wiadomo, jest też instytucją co najmniej na poły polityczną, jeżeli nie już zupełnie upolitycznioną. I w tym sensie niezwykle ciekawe jest obserwowanie tego procesu, bo tutaj mamy do czynienia z takim kursem kolizyjnym pomiędzy szczególnie młodym pokoleniem, które w pewnym sensie nie tylko dokonuje pewnego buntu, czy dokonuje pewnego aktu oporu wobec tego, co się dzieje w sferze politycznej i społecznej, ale też dokonuje takiego wypowiedzenia służby, czy zanegowania autorytetu w takim sensie weberowskim. To znaczy, to są gesty, które ja odczytuję jako gesty mówiące: odmawiamy uznania autorytetów, które do tej pory były podtrzymywane siłą tradycji, a też częściowo siłą państwa, mówiąc krótko, tak? Bo państwo też dysponuje nie tylko władzą symboliczną, ale też władzą bardzo bezpośrednią. I to jest związane z jeszcze jedną kwestią, która się pojawiła, ale ja bym chciała ją podkreślić, to znaczy z tą orientacją temporalną pomiędzy, nazwijmy to, konserwatystami, ale tutaj też w tym przypadku akurat uważam, że jest bardzo duża wspólnota pomiędzy prawicowymi populistami a konserwatystami, a tą stroną liberalno-progresywną, to znaczy, czy lewicową, czyli to jest sytuacja, w której o tym też pisał bardzo ciekawie Steven Duncombe w książce Dream z 2007 roku, słabo znanej, a niezwykle ciekawej, ponieważ on opisuje właśnie to, w jaki sposób można wyobrazić sobie nowe podziały polityczne w przestrzeni takiej, w której
której nastąpił dyktat fantazji. I on pisze o tym, że ta prawa strona, już dokonując takiego bardzo dużego uogólnienia, zawsze była tą stroną, która była wychylona w przeszłość, to znaczy czy patrzymy na konserwatystów, którzy mają być tymi, którzy chcą zachować pewne instytucje, czy pewne obyczaje, czy pewne sposoby życia z przeszłości, czy też patrzymy na populistów, którzy obiecują nową świetlaną przyszłość, ale ta nowa świetlana przyszłość zawsze jest wychylona tak naprawdę w retrotopie, to znaczy tak jak to mówił Trump, make America great again, a nie make new America. Z kolei progres, i tutaj dokonała się taka zmiana, że o ile ta strona progresywna czy lewicowa zawsze była kojarzona z utopią czy z wychyleniem w przyszłość, to w związku z tymi zmianami, które się dokonują w ciągu ostatnich kilku lat szczególnie, ale być może na przestrzeni dekad widzimy je wyraźniej, to dokonało się w takiej debacie publicznej, dokonała się pewna zamiana, to znaczy progresywiści czy lewicowcy nagle stają się tymi, którzy chcą zachować coś z przeszłości, to znaczy mówią zachowajmy, uratujmy demokrację, uratujmy instytucje, zachowajmy jakąś formę debaty publicznej, czy zachowajmy jakieś przynajmniej szczątkowe niezależne sądownictwo, podczas gdy prawica obiecuje taką retrotopiczną przyszłość, to znaczy przyszłość, która jest oparta na znanych pewnych wzorcach i na tych sposobach działania, które rzekomo już mieliśmy w przeszłości, takie jak chociażby pojęcie tradycyjnej rodziny, ale w takiej nowej wersji, która ma być obietnicą bardziej niż tylko i wyłącznie powrotem. I z tym być może wiąże się ten konflikt, ten problem, czy też to poczucie zastoju, które nam często dzisiaj towarzyszy. To znaczy, że właściwie żadna strona tego konfliktu politycznego, bo chyba trudno dzisiaj rzeczywiście mówić o debacie, nie ma wizji przyszłości, która polegałaby na tym, że mamy oto nową wizję, nie wiem, kontraktu społecznego, nową wizję ładu ekonomicznego, nową wizję tego, jak rozwiązać problemy związane na przykład z kwestiami ekologicznymi, z katastrofą klimatyczną. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której w gruncie rzeczy obie strony dokonują na różne sposoby obrony różnych elementów przeszłości. Natomiast trudno tutaj mówić o wychyleniu w przyszłość i stąd być może też bierze się ta ogromna frustracja młodych ludzi, którzy nie tylko w Polsce zmobilizowali się politycznie i zmobilizowali się w postaci ruchów społecznych po to, żeby zawalczyć o jakąś formę przyszłości dla siebie i kolejnych pokoleń. I to w zasadzie tyle. To znaczy zastanawiam się, na ile ten kurs kolizyjny pomiędzy coraz bardziej liberalizującymi się, szczególnie młodymi pokoleniami, a bardzo, powiedziałabym, konserwatywną, tak jak mówię, w takim bardzo, bardzo potocznym sensie tego słowa, czy bardziej może reakcyjną elitą polityczną, to znaczy co on może nam przynieść? Bo on może nam oczywiście przynieść reformy polityczne w przyszłości, zmianę polityczną, i oczywiście pewną przebudowę też życia publicznego i politycznego, ale też może on generować konflikty i taki rodzaj polaryzacji, który spowoduje, że rzeczywiście bardzo trudno jest zbudować jakieś pojęcie wspólnoty, a jeszcze trudniej je zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy część panelową. Otrzymaliśmy moim zdaniem poważną, by nie powiedzieć potężną porcję wiedzy, z której moim zdaniem jedna konkluzja się od razu nasuwa. Jak dalece powinniśmy odejść od tego, co potocznie, w sposób niedookreślony rozumiem przez konserwatyzm, jeśli chcemy zrozumieć naprawdę, czym on jest. To, co jest potocznie rozumiane jako konserwatyzm, to rzeczywiście bardziej reakcyjność, czasami prawicowość, czasami tradycjonalizm, czasami jakaś mieszanina jednego z drugim, ale sam konserwatyzm jest pojęciem, jak gdyby, o czym nam paneliści przypomnieli, no jeśli tak można powiedzieć, z o wiele wyższej półki. Jest pojęciem, który zakłada jednak pewną wiarę w stabilność instytucji,
pewien poziom kultury politycznej, pewne poszanowanie dla systemu instytucjonalnego. No i teraz jeśli przejdziemy do oceny naszej rzeczywistości, no to są cechy, które dokładnie nie mają miejsca w polskiej rzeczywistości politycznej. Ja tutaj przytoczę pogląd Pawła Śpiewaka, który kiedyś on wyraził, nie dzisiaj, ale pamiętam z jakiejś innej konferencji, obserwacja była taka, o ile dobrze pamiętam i moim zdaniem bardzo trafna, że konfuzja, jaka jest związana z pojęciem konserwatyzmu, kiedy patrzymy przez te okulary konserwatywne, na przykład właśnie na rządy obecnie rządzących, jest taka, no, że niby się odwołują do tradycji, ale całkowicie zaprzeczają idei konserwatyzmu, ponieważ nie myślą o żadnej ciągłości, tylko raczej o rewolucji. To jest coś w rodzaju rewolucyjnego konserwatyzmu, co właściwie nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Dopiero właśnie wejście na ten wyższy poziom, oderwanie się od potoczności w rozumieniu konserwatyzmu, czy to na poziomie idei, czy to na poziomie dobrze bardzo zoperacjonalizowanego pojęcia, które nam służy potem do osiągania wyników empirycznych, jesteśmy w stanie coś powiedzieć. No i widzę, że już pierwsza konkluzja jest taka, no, że jeśli nawet Polacy są konserwatystami, to zupełnie nie chodzi w tym słowie o to, o co wydawałoby się, że chodzić może wtedy, kiedy myślimy o jego potocznym rozumieniu. Proszę Państwa, otwieram ogólną debatę. Bardzo proszę, bardzo można proszę. Się zgłaszać. Poprzez podniesienie normalnie fizycznie ręki, pani Natalia Skipietrow będzie to wychwytywała. Można się także zgłaszać na czacie. Tu niektóre osoby dyskutowały osobno, to ja zachęcam, żeby zabrały głos i podzieliły się z wszystkimi. Tak, te głosy, które są obecne na czacie, na pewno też są głosami zasługującymi. Pani profesor, jak na przykład? Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ty mnie słychać? O, tak. Dobry. Tak, czy Państwo mnie słyszą? Tak. Pozwolę sobie otworzyć dyskusję. Bardzo prosimy o przedstawienie się, ponieważ czasami te nazwy Sławomir są Mazurek. Takie, że nie istnieją. Dziękuję Sławomir bardzo. Sławomir Mazurek, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję referentom za interesujące wprowadzenie i chciałem nawiązać do tych wprowadzeń, do tego, co pan profesor przed chwilą mówił. Otóż ja mam wrażenie, że jakby sam temat tej debaty był trochę od początku mylący, dlatego że temat brzmiał, to sprawdziłem jeszcze, czy Polacy są konserwatystami, podczas gdy być może intencja była taka... Temat nie brzmiał tak, przepraszam, tylko drobna korekta. Temat no tak nie brzmiał. Temat brzmiał, na ile Polacy rzeczywiście są konserwatystami. Tak, przepraszam. Nie, czy tylko na ile. Tak, tak, ale istotne jest to ostatnie słowo, że tam byli konserwatyści, a nie na ile są konserwatywni. Odpowiedź na pytanie, czy są konserwatystami, to jest to dosyć oczywista, no ponieważ konserwatyzm to jest dość wyrafinowany prąd ideowy, to oczywiście, że Polacy w swojej masie konserwatystami być nie mogą. Natomiast być może chodziło tu w jakimś stopniu, czy nawet głównie o to, na ile są konserwatywni. I tutaj przez samo to sformułowanie mam wrażenie, że referenci jakby błądzili pomiędzy tymi dwoma rozumieniami i stąd się już brały pewne trudności z ujęciem tematu i z definicją. Ja jakby o konserwatywności w dziedzinie kultury, która się wyraża po prostu w szacunku dla dziedzictwa kulturalnego i w tym, pod tym względem Polacy konserwatystami nie są. Z tym jest u nas bardzo źle. Ja dam jeden przykład tylko. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że na przykład do tej pory w Polsce nie ma pełnego wydania krytycznego dzieł Mikołaja Reja. Nawet tego nie ma. Znaczy my nie dbamy specjalnie o nasze dziedzictwo, zwłaszcza intelektualne, zwłaszcza to niematerialne. Drugi poziom to jest oczywiście konserwatyzm polityczny, wyrażający się w szacunku dla instytucji odziedziczonych i tego konserwatyzmu to na dobrą sprawę być nie może, dlatego że u nas nie ma długotrwałych, istniejących od dawna, sprawdzonych instytucji, do których można, by się jakby opierać i je stopniowo modyfikować. O taki konserwatyzm mogą teoretycy apelować, ale on w ogóle nie ma przestrzeni do zaistnienia. I wreszcie trzeci,
trzecia konserwatywność to jest taka konserwatywność, powiedziałbym, potoczna czy odruchowa, o której tutaj gdzieniegdzie mówiono, ale warto o niej powiedzieć. To jest bardzo istotny czynnik. Ta konserwatywność się wyraża po prostu w niechęci do nowych form życia, w takim znaczeniu wittgensteinowskim, czy w niechęci do innowacji. Ta niechęć, ponieważ innowacje u nas przychodzą na ogół z zewnątrz, Polska nie jest źródłem innowacji, to ona bardzo łatwo wchodzi w sojusz, fuzję z rozmaitymi postawami jakby zorientowanymi na obronę tożsamości. I teraz my mamy, jeżeli na to spojrzymy, no to widzimy, że przede wszystkim, że pewnego rodzaju konserwatyzm w Polsce w ogóle się pojawić nie może. Ignorowanie tego według mnie prowadzi, tego rozróżnienia może prowadzić do rozmaitych nieporozumień. Na przykład tu Dariusz Gawin swoje ciekawe wystąpienie analityczne i spójne zakończył, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, właśnie takim stwierdzeniem, że Polacy są przywiązani do ciągłości i że z tego względu będą jakby zawsze te propozycje polityczne negocjowane. Ja myślę, że w naszym wypadku to w ogóle nie można mówić o przywiązaniu do ciągłości, że to, co można ewentualnie brać za przywiązanie do ciągłości, jest niechęcią do ekstremizmów typową dla społeczeństwa zmęczonego zerwaniami ciągłości. Tutaj o przywiązaniu do ciągłości być nie może. Raczej nie może być mowy ze względu na obiektywne uwarunkowania, właśnie na brak tej instytucjonalnej ciągłości. I wreszcie jeszcze jedna uwaga. W ostatnim głosie pani Korolczuk pojawiła się bardzo istotna myśl, według mnie bardzo trafnie i tak no, charakteryzująca dobrze specyfikę naszej sytuacji. Mianowicie pani powiedziała, że tutaj klasy polityczne są bardziej konserwatywne niż społeczeństwo. Ja bym powiedział nawet więcej, no, to można też tak mówić, że społeczeństwo jest bardziej promodernizacyjne niż klasy polityczne. I taka sytuacja, kiedy społeczeństwo, to jest sytuacja, która się w naszej historii najnowszej powtarza. To samo było o schyłku PRL-u, że społeczeństwo było bardziej promodernizacyjne niż rządzący. I tu bym szukał jakiegoś klucza do sytuacji, w której się znajdujemy. Nie wiem, czy to czasem nie jest w ogóle taka cecha systemów oligarchicznych współczesnych, że że fakt, że społeczeństwo jest bardziej promodernizacyjne dowodzi, że my przechylamy się w stronę systemu oligarchicznego. W systemie oligarchicznym to w zasadzie tak to na ogół bywa. To tyle uwag z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Kto z Państwa? Pani profesor Kimiak się zgłosiła do głosu. Tak. Bardzo proszę, pani profesor Kimiak. Słychać mnie? Bardzo słabo. Słabo. To będę krzyczeć. W czacie rzuciłam, tak skopiowałam z mojego artykułu z 2 lata temu, bo było mi po prostu tak łatwiej pewną obserwację, dokonano co prawda przez psychologów. Natomiast miałbym teraz pytanie, myślę, że do Eli Korolczuk i do Radosława Markowskiego. Mianowicie jak pisałam ten artykuł, z którego tutaj skopiowałam część, a cytowałam 2 badania. Jedno badanie Michał Bilewicz z 2014 roku, gdzie on stwierdza, że młode kobiety w Polsce są bardziej egalitarne i bardziej liberalne niż starsze pokolenie oraz niż młodych mężczyzn. Oraz inne badanie, odniosłam się do innego badania, do innej publikacji Eli Korolczuk zresztą z 2016 roku, gdzie ona stwierdza, że z kolei młodzi mężczyźni są bardziej konserwatywni niż młode kobiety. No, minęło parę dobrych lat, teraz mamy te najnowsze badanie i byłoby mi ciekawe właśnie, czy Ela Korolczuk, czy Radosław Markowski mogliby się odnieść do, czy ten podział, może mówmy tylko o młodszego pokolenia, jest wciąż obserwowany, czy może młodzi mężczyźni w Polsce też drgnęli w stronie bardziej liberalnej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, kto z Państwa? Pan Wojtowicz coś pisał do nas, może by chciał zabrać głos. No parę osób do nas pisało, także może ktokolwiek z tych osób, które zabierały głos na czacie, profesor Niżnik, pan o symbolu Lukas i pan Wojtowicz. Wojtowicz, tak.
No cóż, proszę Państwa, dzień dobry. Ja nie jestem socjologiem i to wyraźnie podkreśliłem, pochodzę z... A to nie jest dyskwalifikujące. Ja wiem, w pewnych kręgach być może tak, natomiast mnie w pewnym sensie fascynuje przy takim akcentowaniu, i mówię to zupełnie jako laik, konserwatyzmu, tradycjonalizmu, brak jakby prób uchwycenia katolicyzmu i oddziaływania jakby katolicyzmu czy kościoła katolickiego. Tak mi się wydaje, bo jeśli w referacie profesora Śpiewaka wypowiedzi pojawia się kult cierpienia bohaterstwa, no to się rzeczy, ja zajmuję się starociami, to możemy jakby sięgać, prawda, w głąb tej tradycjonalistycznej kultury religijnej katolickiej. Jeśli któryś, prawda, z biskupów, ten od moralności tylawskiej, ostatnio Rydzyk, mówi o walce z pokusami, no to sięgamy tu gdzieś do jakichś struktur moralnych czy świadomościowych, emocji, gdzieś tam korzenionych u Grzegorza Wielkiego czy Ewagriusza Pontyjskiego, ale szerzej to mógłby historyk religii na ten temat powiedzieć. Cały kult smoleński, łącznie z tym wjazdem, prawda, trumny prezydenta tysiąclecia na Wawel, to przecież jest silna motywacja religijna Polaków i właściwie to wszystko, co dzieje się z religią smoleńską, nie można jakby bez oderwania od katolicyzmu rozumieć, interpretować, a no, oddziaływanie, ja podkreślam, mówię jako laik, prawda, oddziaływanie religii smoleńskiej, no, modelowanie jakby struktury społecznej, pewnych wyborów świadomościowych Polaków, no, pewnej tradycjonalistycznej postawy, no ja myślę, że, przepraszam, mówię o banałach, prawda? Tego w ogóle gdzieś nie ma, prawda? Czyli modelowanie tego konserwatyzmu rozumianego jako tradycjonalizmu, jako takie tendencje antymodernizacyjne i antyzachodnie w społeczeństwie polskim. Kolejna sprawa, czy na przykład postawa rodziców pewnej bierności, jeśli chodzi o deformę edukacji, czy ta postawa bierności dominująca w polskim społeczeństwie nie jest związana także z pewną kulturą edukacyjną Kościoła katolickiego, która przymusza do pewnej jakby bierności? To są dwie czy trzy rzeczy, bardzo asocjacyjne, przepraszam za to, ale no taki kamyczek do grudka, słuchając jakby nieco w wypowiedzi tutaj panów profesorów. Dziękuję i przepraszam za pewną chaotyczność. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa? Pan profesor Niżnik może? Bardzo proszę. Profesor Niżnik. Ja mam jeszcze pytanie potem, Andrzej. Czy nie? Dobrze, ale profesor Niżnik najpierw. Nie, ja wywołam pana profesora. A no to może jednak nie, no to może niech się nie... No, pani Natalio, może niech się zgłaszają same osoby, które sobie życzą. Może nie róbmy tak jak w szkole do końca jednak. Bardzo proszę te pytanie, które pani profesor chciała zadać. Ja. Tak. Dobrze. Nie, ktoś mówił, że chciał zadać pytanie. Pani, czy to nie była pani profesor Bukraba? Nie? Słyszałem głos. A ja chciałam zadać pytanie. To byłam Wasza ja. Się pani profesor Kurczewska. A, to Kurczewska. Była pani profesor Kolarska, tak? Pani profesor Kurczewska. Joanna też chce, widzę, podnosiła. No dobra, to po tobie będzie Joanna. Proszę bardzo. Żeśmy zaczęli mówić o modernizacji jako część, element tego postaw konserwatywnych. Słychać mnie, prawda? Tak. Elementy postaw konserwatywnych, to o czym świadczy taki duży dosyć entuzjazm, a w każdym razie poparcie dla Unii Europejskiej? Bo Unia Europejska, jeśli spojrzymy na nią, jest z jednej strony, można powiedzieć, lewicowo-liberalna, z drugiej strony promodernizacyjna, teraz jeszcze bardziej w związku z swoimi działaniami proklimatycznymi. Już nie chcę wymieniać innych, ale jeśli 80% społeczeństwa, czy 85% akceptuje tą Unię, już się miała czas zapoznać z różnymi elementami, czym jest Unia, to jednak chyba świadczy, że ten nasz konserwatyzm, nacjonalizm jest taki bardzo, bym powiedziała, szczególny. To jest jedno, a drugie rzeczywiście, ja też miałam takie poczucie jak pan profesor, który mówił przed chwilą, ja nie miałam nadzieję, że się dowiem, jak się zmienia ten konserwatyzm. Tutaj było raczej przyłożenie tego szkiełka i oka do tego, na ile są rzeczywiście. A ja bym chciała wiedzieć, jak to jest w porównaniu z tym, co było 10 lat temu. 15 lat temu. Trwa cały czas dyskusja między partiami. Używa się różnych pojęć, różnych nazw. To też kształtuje nasze, bym powiedziała, te postawy. Także
No to jeśli ktoś by chciał mi powiedzieć, na ile, bo wiem, że młodzi stali się, są dużo bardziej lewicowi, ale co z resztą społeczeństwa? Dziękuję bardzo. Joanna Kurczewska, a potem pan profesor Niżnik, który tym razem już po prostu zdecydowanie poprosił o głos. Więc Joanna Kurczewska. Ja, znaczy, wiem, że nie powinnam mówić i myślę, że do tych, na przykład to, co się dzisiaj bardzo interesującego stało, to nastąpiło takie wymuszone przez rzeczywistość polityczną, społeczną i kulturową debata, która zapewne warto byłoby, żeby była druga runda, zderzenia historyków idei o różnych, bym powiedziała, nastawieniach i punktach, które wybierają do analizy, a socjologami różnego typu. Więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tego rodzaju pomysł. Ale pozwolę sobie właśnie i w związku z tym, że to zderzenie uważam uważam za fascynujące z tego oto powodu, że składa, znaczy to wszystko, co dzisiaj ja usłyszałam, nabrałam wrażenia, że bardzo bym chciała podłączyć się pod taki nurt pod tytułem poszukujemy nowego rozumienia konserwatyzmu. I wydaje mi się, że to jest ten bodziec, który właśnie był efektem no właśnie zderzenia różnych metaperspektyw. I to zderzenie jak gdyby stwarza taką nową jakość interpretacyjną. I dlatego nie zgodzę się, jakoś tak jest, że się raczej zgadzam z profesorem Richardem, ale tutaj się nie zgodzę. Mianowicie uważam, że właśnie jest kapitalnie, że kiedy właśnie mamy do czynienia z takim zderzeniem, prawda? Znaczy mamy z jednej strony myślenie w kategoriach ideologicznych, systemowych, albo w kategoriach różnych, prawda, napięć i pulsów. No można, przepraszam bardzo, odwoływać się do różnych słowników. A z drugiej strony, operujemy to, o czym Richard mówił na początku, opiniami, przekonaniami, bo to zależy, przepraszam bardzo, o jakiej metodologii badawczej po prostu chcemy dyskutować. I innymi słowy, no właśnie to jest to fundamentalne pytanie. Jak posiadając wiedzę o postawach i opiniach, bez względu na to, jak tę wiedzę, jakimi, za pomocą jakich narzędzi ją uzyskiwane, jak gdyby zderzamy się z konceptualizacjami zaproponowanymi przez różnego typu nalepki, karykatury, różnych po prostu prądów czy tendencji. I w związku z tym zaczęłam myśleć, co zrobić, bo to łatwo powiedzieć, że właśnie zgadzam się z to, co mówi Sławek, że Mazurek, no, że warto byłoby te uporządkować, te różne sposoby myślenia, prawda, jakie dominanty są ważne, ale trudniej jest znaleźć coś wspólnego. Więc myślę, i nie wiem, co tutaj właśnie to jest to pytanie, że to zastanawiam się, co może łączyć historyków idei i socjologów, ale z drugiej strony tych, których, przepraszam bardzo, w życiu, mnie to bardzo interesuje, ci, co w życiu chcą, się czują konserwatystami. Bardzo wielu wywiadach, które przeprowadziłam w ciągu ostatnich kilku lat, no miałam takie przypadki. Proszę pani, niech pani zapisze, ja się czuję konserwatystą. No jaki? No bo ja lubię to i to, prawda? A teraz pytałam się, a co pan myśli a politycy, którzy pana reprezentują? A nie, oni to myślą albo bardziej szczegółowo cytuję, albo bardziej systemowo. To znaczy pokazuje, że trzeba tym myśleć. I znalazłam taką dziedzinę, zresztą po prostu idę tutaj w ślad, już nie będę wymieniała nazwisk za iloma osobami uprawiającymi taką społecznie zorientowaną filozofię polityki. Mianowicie jest pewna kategoria, w której ci, którzy bywają w życiu konserwatystami, zostali nimi, tymi konserwatystami w tym słabszym sensie, po prostu to jest kategoria. To jest, ja bym nazwała kategorię, to jest moralna polityka. Moralna polityka, sposoby wyobrażania sobie moralnej polityki, kategoryzacji tej moralnej polityki, to jest wspólny mianownik między historykami idei i socjologami, ale
przede wszystkim między społeczeństwem, które badamy, i między po prostu tymi kategoryzacjami, do których nas usposabiają coraz bardziej liczne po prostu ramy metateoretyczne, czy przez teorie modernizacyjne stworzone, czy przez teorie wspólnotowe. No w każdym bądź razie właśnie ta problematyka, czym jest ta problem na naszych oczach, społeczeństwo coraz bardziej właśnie powraca znowu kolejny już raz do wprowadzania takim za pomocą wytrychów moralności do polityki. Z drugiej, znaczy, i to jest to podstawowe źródło uznania, a z drugiej strony to, w czym się zawsze porozumiewali konserwatyści w sensie ideologicznym z liberałami w sensie ideologicznym, to właśnie były spór podstawowy o kategorię moralnej polityki. I już ostatnia rzecz, no właśnie to jest ten problem, który też łączy właśnie te dwa spojrzenia i te dwa typy przedmiotów, prawda, państwa refleksji, to jest po prostu sprawa, czy właśnie co się dzieje w naszej po prostu polityce. Bo chcę przypomnieć referaty i znakomitą książkę Krzysia Zagórskiego, Staszyńskiej i innych, znaczy ci, którzy zajmowali się doktrynami filozoficznymi Polaków. Chcę zwrócić uwagę, że właśnie to też jak najbardziej łączy te dwie perspektywy. No to właśnie co było, że Polacy, proszę popatrzeć na badania, bardzo cenią sobie badania, punkt zawieszenia dla swoich... Jasiu, jeszcze są osoby, które chciałyby zabrać głos. Dobrze, już kończę. To są rodziny. I ja chcę powiedzieć, że to, co się dzieje jak gdyby przy naszych uszach i oczach, to jest, jak ja sobie to zapisałam, to jest sprawa jak gdyby przejścia od takiej moralności doświadczeniowej do znowu wydobycia, do zastanawiania się, czy można przejść od polityki rodzinnej, od myślenia o moralności w kategoriach rodzin do myślenia w kategoriach innych. No, przepraszam bardzo, bo sprawa jest niezbędna. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Ja tylko w nawiązanie do tego, co powiedziała Joanna, chcę powiedzieć, że mnie zafascynowało to zetknięcie się potocznego rozumienia z konserwatyzmem, z tym, co wynika z bardziej naukowych analiz, i wcale nie sądzę, żeby to całkowicie deprecjonowało te takie potoczności, ale to napięcie pomiędzy jednym a drugim jest bardzo interesujące. No komu z nas, w każdym razie mnie nie przyszłoby do głowy przed tą debatą nazywać tych, którzy bronili Trybunału Konstytucyjnego, konserwatystami, ale to usłyszeliśmy dzisiaj tutaj. Tak, ci ludzie, którzy bronią instytucji, to są konserwatyści. No więc cóż, no ci, którzy protestowali przeciwko zamachom na Trybunał Konstytucyjny i na prawo, to była rewolucja konserwatystów przeciwko modernizatorom. No na potoczny rzut oka kompletnie odwrotnie byśmy to interpretowali. Więc myślę, że to zetknięcie było bardzo ciekawe. Proszę Państwa, mamy co najmniej dwie osoby. Mamy pana profesora Niżnika i pana doktora Artura Kościańskiego. Profesor Niżnik, bardzo proszę. Nie słyszymy. Nadal nie słyszymy profesora Niżnika. Chociaż ma włączony mikrofon. A teraz? Tak. Teraz tak. Aha, dobrze. Andrzeju, Marek Żółkowski, ja się też zgłaszałem, ale mnie jakoś nie widać. Dobra, już zapamiętuję, zapisuję. Ja przede wszystkim chcę wyrazić uznanie dla dzisiejszych mówców, dlatego że no, porównując z wszystkimi zresztą bardzo ciekawymi debatami, jakie mieliśmy, te dzisiejsze były niesłychanie na temat, rzeczowe, i myślę, że niezależnie od tego, że mamy zapis audio na Facebooku tej debaty, to być może warto by jednak spisać zawartość tej debaty i udostępnić również w jakimś druku. To byłoby na pewno interesujące dla czytelników i pewnie bardzo byłoby to potrzebne. Natomiast wracając do tematu debaty, to ja odczytuję w tym temacie zainteresowanie pewną diagnozą sytuacji, diagnozą aktualnego społeczeństwa. Tak to zresztą odczytała też najwyraźniej pani doktor Wigura, stąd te jej uwagi na przykład na temat
transformacji, która mogła być kosztem. Nawiasem mówiąc, ja myślę, że o kosztach transformacji mówią tylko ci, którzy nie przeżyli swojego życia w czasach PRL-u. Bo w czasach bez transformacji. Tak, tak. To... Bo inni potrafią porównać koszty transformacji z kosztami braku transformacji. Braku transformacji, dokładnie, tak. Natomiast w związku z tym, że było to w tym temacie oczekiwanie pewnej diagnozy, to właśnie ja tu sformułowałem na początku takie pytanie. Mianowicie warto by się zorientować, no, jak dalece to społeczeństwo no, ulega oddziaływaniom ideologicznym i propagandowym. Dlatego, że my być może nie badamy tak naprawdę, czy nie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy konserwatystami, czy społeczeństwo jest konserwatywne, czyli takie, czy inne, ale tak naprawdę to, czego się dowiadujemy, to jak dalece właśnie uległo jakimś oddziaływaniom. No a mamy mnóstwo przykładów, że jednak to oddziaływanie no, głównie propagandowe jest bardzo, bardzo mocne. No proszę sobie wspomnieć, jak no, niewiele lat temu społeczeństwo było zwolennikiem na przykład zastosowania wprowadzenia euro w Polsce. Polacy byli zwolennikami i zresztą zaczynają być w dalszym ciągu, bo troszeczkę ta propaganda w tym zakresie spadła, zwolennikami jednak akceptacji migracji i uchodźców w Polsce. Zresztą jest więcej tego typu przykładów, które są bliższe no, tematowi konserwatyzmu. Także może to jest temat do zbadania po prostu. Tak, dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Artur Kościański, bardzo proszę. Już się włączam. Czy mnie słychać? Zadam takie pytanie. Bo... Tak, słychać. Super. Ponieważ dzisiaj mam warunki pracy są trochę inne, nie mam słuchawek i nie ufam swojemu sprzętowi, który mam w domu. Oczywiście też chciałbym podziękować wszystkim panelistom, bo tak, to jednak bardzo ważne w tej dyskusji było podkreślenie tego, że mamy konserwatyzmu wiele, mamy potoczne rozumienie i mamy całą masę konserwatyzmów, czy też atrybucji konserwatyzmów w naszej przestrzeni naukowej, czy w naszej przestrzeni refleksji czy socjologicznej, czy politologicznej. Bardzo interesująca uwaga profesor Kurczewskiej odnośnie tego, że dzisiejsze spotkanie jest bardzo istotnym spotkaniem historyków idei i socjologów. Ale ja bym powiedział, że do panelu warto byłoby zaprosić też psychologów społecznych, a w każdym razie uwzględniać badania psychologów społecznych, a też ich może i podejście, a mianowicie tutaj kwestia badania orientacji życiowych. To Państwo pewnie wiedzą, ja się zajmuję tutaj analizą w naszym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego, taką analizą porównawczą Polski, Chin i Tajwanu i też takie analizy konserwatyzmów, czy też pewnych postaw, czy też orientacji konserwatywnych w swoich analizach uwzględniałem. I zadziwiające jest to, że we wszystkich tych trzech społeczeństwach kwestia konserwatyzmu bardzo wyraźnie wpływa na sposób, czy też na pewien charakter aktywności obywatelskiej, ale to nie jest istotne. Istotne jest jednak w tym wszystkim to, że słuchamy. Właśnie, że podstawowymi wyznacznikami konserwatyzmów, czego akurat w tej debacie dzisiejszej się nie pojawiło, jest niska skłonność do podejmowania ryzyka, to jako jeden z wyznaczników orientacji. Drugi z takich, bym powiedział, jednym istotniejszy wyznacznik orientacji życiowych, konserwatywnych, który no, wysoko był pozycjonowany w tych moich analizach, to jest pewna skłonność do zachowania środowiska naturalnego, co oczywiście no, wydaje się, że ci tutaj konserwatyści raczej nie. Te badania jednak
czy ta moja analiza jednak pokazuje pewną tutaj przeciwność, tak, czy anomalię w takim potocznym rozumieniu. I trzeci element, który jest dosyć istotny, to jest pewna potrzeba bezpieczeństwa. Ja myślę sobie, że ten konserwatyzm, który się ujawnia w takich badaniach, również tłumaczy, szczególnie dotyczy to Polski, a wyłącznie dotyczy to Polski, wskazuje na, tłumaczył to, dlaczego Polacy tak bardzo są skłonni popierać członkostwo w Polski w Unii Europejskiej. Jednak Unia Europejska to jest poczucie bezpieczeństwa i to jednak odpowiada na ten nasz konserwatyzm. Niska skłonność do ryzyka i potrzeba bezpieczeństwa. Myślę, że to są te dwa elementy, które są takimi istotnymi. No właśnie, konserwatyzm potoczny. Ja bym powiedział tak, że jest jeszcze ten konserwatyzm polityczny, o którym my tutaj rozmawiamy, i ten konserwatyzm społeczny, który tutaj jednak psychologowie mogliby nam tu też sporo rzeczy powiedzieć, pomóc. I perspektywa psychologiczna moim zdaniem jest też taką wartą i bym powiedział istotną perspektywą, którą warto by było w tych naszych analizach uwzględniać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Ziółkowski, bardzo proszę. I to będzie jeszcze jedną, mamy możliwość osobę do wysłuchania. Jeszcze jeden głos tylko możemy zmieścić. Zgłaszam się od dłuższego czasu. Czy mnie słychać w tej chwili? Sławomir Nowotny, dobrze, tak, Marek Ziółkowski, Andrzeju? I potem Sławomir Nowotny. Marek Ziółkowski, słychać ciebie, prosimy bardzo. Czy mnie słychać, więc chcę jeszcze raz podziękować za bardzo interesujące dla mnie spotkanie i o dziwo nawiążę, w większości zgadzam się z wieloma koncepcjami niejakiej Joanny Kurczewskiej, mi się to zwykle zdarza, niech tak będzie. Ale w każdym razie tak, tutaj rozmawialiśmy właściwie pomiędzy czterema grupami. Po pierwsze to byli historycy idei, po drugie socjologowie i psychologowie zastanawiający się nad tym, jakie są opinie Polaków. Po trzecie było takie zainteresowanie politologiczne, jak to się odbija w głosowaniu. A to jest jak gdyby zupełnie co innego, po konserwatyzm tylko jedną zmienną. I wreszcie oczywiście chodziło o to, co tak naprawdę sądzi społeczeństwo. No i teraz tak, żeby nawiązywać właściwie do głosów od początku Andrzeja Rycharda, to tu właściwie rozmawiano o kilku rzeczach naraz. Po pierwsze, co to miałby być konserwatyzm? Po pierwsze, jest to pewna rozwinięta ideologia polityczna, zapisana w traktatach, uczona, mająca różne odcienie, i to są historycy idei, które to robią, opisują, i rzeczywiście duże rzeczy na ten temat było. Ale to jest tylko jedno rozumienie. Po drugie, ten konserwatyzm, nawet pochodzący z tej wyższej półki, tej pierwszej, o której Andrzeju mówiłeś, potem on się zamienia w takie pewne hasła, a nawet czasami obrazki. Jak na przykład PSL chciał się przedstawić jako partia konserwatywna, to był taki obrazek szczęśliwej rodziny. Czyli to mamy konserwatyzm w postaci haseł, w postaci obrazów, i czegoś takiego, zresztą ksiądz Brąk chyba pisał o tym, czasami to się zamienia w takie narzędzie propagandy politycznej albo za czymś, albo przeciwko czemuś. Czyli to jest inaczej, raz jeszcze, konserwatyzm na poziomie haseł. No ale teraz, i to jest drugi poziom, ale to wcale się na tym oczywiście nie kończy. Po trzecie, to są pewne opinie ludzi o różnym stopniu uświadomienia, to znaczy niektórzy sobie zdają sprawę, tam się mówi o nastawieniach czy predyspozycjach intelektualnych, ale czasami to są takie predyspozycje na progu nieświadomości i związane oczywiście z odczuciami i emocjami. Ostatni głos pana Kościańskiego tutaj w pełni mnie przekonuje, bo cóż to mógłby być te odczucia i emocje i wreszcie tradycja. Co to jest konserwatyzm jako takie niezwerbalizowane poczucie na pewnym poziomie, właśnie raz jeszcze, nieuświadomienia. To jest tak. Są pewne emocje, wszystko jedno, czy to będzie emocja utraty, czy nienawiści. Załóżmy, że częściowo to wchodzi, ale to jest rutyna i nawyk. To jest takie trochę lenistwo intelektualne, ekonomia wysiłku poznawczego. To prawie szczyt tu się kłania. I oczywiście porządek, w tym sensie taki porządek, żeby nie obawa przed ryzykiem i pewna stabilność, i ta Unia Europejska, tu się w pełni z tym zgadzam. No i teraz tak, oczywiście możemy się zastanawiać, co ludzie wiedzą z tego konserwatyzmu. To jest tak trochę jak w socjologii religii, jak ludzie są bardzo religijni i powtarzają co tydzień pewne zwroty,
ale około 0,5% pewnie potrafiłoby wyjaśnić, co znaczy zwrot zrodzony, a nie stworzony współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało. To mniej więcej wygląda zatem tak, czyli następne pytanie, ostatnie, o którym chciałem powiedzieć, to jest to pytanie, dlaczego ludzie głosują, bo to nas niezwykle interesowało i jak prawicowość wykorzystuje konserwatyzm. I tutaj jest przeciwna mieszanka. Trochę tradycjonalizmu, trochę idei używanych jako hasła, ale rutyna, emocje, no i Niżnik to Józef pokreśla bardzo silnie, taka wpływ propagandy używanej jako pewne narzędzia po to, żeby zdobywać poparcie. I zakończę tylko jednym pytaniem do Doradka Markowskiego, niech mi dokładnie wyjaśni, co to jest konserwatyzm ekonomiczny, bo się trochę pogubiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sławomir Nowotny, to jest nasz ostatni głos i potem oddaję głos panelistom. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Też zacznę od podziękowań panelistom, ale z uzasadnieniem. Mianowicie bardzo dla mnie było to ciekawe, że w gruncie rzeczy więcej pytań postawili niż dostarczyli odpowiedzi gotowych i to jest oczywiście niezmiernie cenne. Dlatego bym postulat profesora Niżnika, żeby to spisać i udostępnić, zradykalizował zdecydowanie jako konserwatywny badacz społeczny, bym zaproponował jednak podjęcie takiego wysiłku dosyć kompleksowego badania społecznego, które by pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, nieco zmodyfikowane pytanie tej debaty. Mianowicie przed stwierdzeniem, czy Polacy rzeczywiście są konserwatystami, bardzo by mnie interesowało to, co to znaczy, że są. W drugiej kolejności, w jakim zakresie społeczeństwo, bo oczywiście to pytanie, czy Polacy są tacy, czy tacy, no jak wiadomo, Polacy są różni, bo to jest to podstawowe prawo socjologii, że ludzie są różni. Więc taki program badawczy wydaje mi się szczególnie uzasadniony, postulat takiego programu badawczego po tej dzisiejszej dyskusji. Bardzo tutaj w tym kierunku zrozumiałem wypowiedź Joanny Kurczewskiej. Artura Kościańskiego, wołanie o psychologa społecznego jest tutaj niezmiernie istotne, ponieważ i tu nawiążę do Marka Ziółkowskiego, który pięknie po poznańsku tam to usystematyzował, to pole dyskusji, bardzo, bardzo słusznie, tylko ja bym powiedział, że na tym poziomie takim społecznym, tym elementarnym, musimy uwzględniać dalece nie tylko emocje i opinie, ale znacznie poważniejsze cechy, no, czy zjawiska, które tutaj mają znaczenie. Znaczy myślę przede wszystkim o postawach w takim klasycznym sensie socjologicznym, które są, no jak wiadomo, owszem, obejmują zarówno emocje, jak i oceny, obejmują również tendencje do zachowań, pewnych, gotowość do pewnych zachowań, na przykład wyborczych, no ale też opierają się na znacznie głębszych takich podstawach, jak na przykład pewne orientacje poznawcze, jak na przykład takie rzeczy, które no, choćby w teorii decyzji są brane pod uwagę, jak pewna skłonność do ryzyka, pewna skłonność do akceptacji właśnie zmiany, co się wiąże ze skłonnością do ryzyka i tak dalej. Więc wydaje mi się, że temat jest, kolejna rzecz, przepraszam, jeszcze dodam do tej listy, że wydaje mi się, że pojawiające się tutaj głosy podnoszące znaczenie religii katolickiej i Kościoła katolickiego były głównie jakby skupione na aspekcie takim, no, politycznej roli Kościoła i ewentualnie takich tradycjonalistycznych wpływów na
rytualne zachowania. Natomiast wydaje mi się, że no, religijność społeczeństwa polskiego zasługuje i jest zresztą przedmiotem znacznie głębszych badań. I tutaj pomiędzy pytaniem, jaki procent ludzi potrafi poprawnie teologicznie wyjaśnić formułę, którą Marek Ziółkowski przywołał, a stwierdzeniem, że polski katolicyzm jest czysto rytualistyczny, jest cała przestrzeń wiedzy socjologicznej i z zakresu psychologii społecznej i religioznawstwa, czy socjologii religii, która by tutaj by się bardzo według mnie przydała. Zatem sądzę, że skoro ta debata pokazała doniosłość znaczenia Polska a konserwatyzm, prawda, tej kwestii. I rzeczywiście to jest bardzo istotne pytanie, no to być może właśnie Instytut Socjologii i Filozofii, Filozofii Socjologii, przepraszam, Polskiej Akademii Nauk jest świetnym podmiotem do tego, żeby taki projekt badawczy, no wieloaspektowy, składający się na pewno z wielu sposobów badań, z wielu jakichś podtematów badawczych, żeby podjąć. No ja w każdym razie jako socjolog bardzo gorąco do tego namawiam. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim uczestnikom ogólnej dyskusji. I wracam do panelistów z prośbą o krótkie, 4,5-minutowe komentarze, prosząc najpierw, może zaczniemy w odwrotnej kolejności, prosząc najpierw Elżbietę Korolczuk. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że ta debata pobudziła nasze myślenie i jakoś to się Państwu przydaje. Ja też mam poczucie, że moje myślenie się tutaj rozszerza w różnych kierunkach. Ja może odpowiem na te kwestie związane z co z młodymi mężczyznami i kwestia Kościoła. To znaczy ja myślę, że nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Kościele jako instytucji politycznej i o używaniu religii w takim wymiarze upolitycznienia religii, ale też o tym właśnie, co zostało już wspomniane w debacie, to znaczy o Kościele jako pewnym gwarancie utrzymania po pierwsze, powiedzmy, stabilności społecznej, ale też pewnej hierarchii społecznej. O tym bardzo ciekawie pisze profesor Leder w dwutygodniku bodajże, w tekście, który się właśnie ukazał, gdzie mówi o różnych modelach zmiany relacji pomiędzy państwem a Kościołem, o modelu takim bardziej, powiedziałabym, koncyliacyjnym, wzorowanym na Niemczech i modelu radykalnym, rewolucyjnym, wzorowanym na Francji. I myślę, że rzeczywiście w Polsce trzeba myśleć w kontekście dyskusji o różnych rozumieniach konserwatyzmu, o Kościele jako pewnym wyznaczniku trwałości relacji władzy w społeczeństwie, bardzo, bardzo, powiedziałabym, takiej hierarchicznej, rozumianej w sposób, który jest właściwie nie do negocjowania, takim długim trwaniu pewnego wyobrażenia o tym, czym jest no właśnie chociażby autorytet, rozumiany jako pewna władza, która jest zalegitymizowana przez rządzonych. I teraz nagle okazuje się, że niekoniecznie jest zalegitymizowana przez wszystkich rządzonych, a nawet część osób bardzo wyraźnie wypowiada służbę, tak to można powiedzieć. Jeśli chodzi o młodych mężczyzn, to rzeczywiście jest tak, że te badania wskazują na różnice między płciami. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, o której się rzadko dyskutuje też w kontekście takiej debaty publicznej, to znaczy w jaki sposób, ja oczywiście znów patrzę na to z perspektywy ruchów społecznych, w jaki sposób te ruchy antyfeministyczne, antyprogresywne, takie homofobiczne i mizoginiczne często są ruchami właśnie mężczyzn, młodych mężczyzn. I tutaj ciekawym przykładem jest Szwecja, która jest oczywiście traktowana jako taki kraj, w którym dokonała się już równość płci, rozumiana jako pewien projekt polityczny, ale też praktyka społeczna. Podczas gdy ostatnie badania postaw wobec feminizmu
które zostały opublikowane przez organizację Hope Not Hate, wskazują, że w Szwecji o wiele bardziej popularny jest pogląd, że feminizm powoduje dyskryminację mężczyzn i że jest źródłem jakichś konfliktów społecznych. I to są ciekawe badania też w kontekście badań innych z kolei, moich koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Södertörn, ale także w Lundzie, które wskazują, że Szwecja jest takim hubem, jeśli chodzi o mobilizację online antyfeministyczne i takie, powiedziałabym, incelowskie, tak, czyli involuntary celibates, młodzi mężczyźni, którzy uważają, że w związku ze zmianami progresywnymi nie mają dostępu do takiego życia seksualnego, jaki by chcieli. I to z kolei w krajach takich jak Kanada czy Stany Zjednoczone jest bardzo wyraźnie wiązane z tendencjami do ekstremizmu czy terroryzmu i z tego też wynikały przypadki masowych zabójstw w ostatnich latach, tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z jednej strony z taką zmianą obyczajową, która i zmianą w też myśleniu w ogóle o płci, która rzeczywiście zostawia tych młodych mężczyzn w takiej przestrzeni, w której właściwie nie wiadomo, jak budować swoją tożsamość. I to jest, moim zdaniem, ogromny problem, o którym warto mówić i który warto uwzględnić w badaniach też socjologicznych, jeżeli już o tym mówimy właśnie, co warto badać. Bo o ile te zmiany takie progresywne bardzo dużo obiecują, nie zawsze dają kobietom, ale dużo im obiecują, szczególnie młodym, o tyle mężczyzn, szczególnie młodych, ustawiają w takiej pozycji, w której oni są jakby z defaultu uprzywilejowani, a w sensie ekonomicznym i społecznym nie zawsze tak jest. Więc rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z polaryzacją. Ona często może być niebezpieczna także w sensie właśnie tego, że prowadzi do ekstremizmu i do radykalizmu, a jednocześnie może prowadzić też do, jest powiązana z przemocą. Ale jednocześnie też widać, że część z kolei mężczyzn, i to tutaj odwołuje się w dużej mierze do takich doświadczeń, powiedziałabym, z protestów, to znaczy widać bardzo wyraźnie dużą część młodych mężczyzn, którzy się w tym dobrze odnajdują, którzy widzą siebie jako partnerów młodych kobiet, szczególnie, że ten aktywizm związany z, powiedzmy, równością płci czy z równością mniejszości seksualnych bardzo często jest powiązany z aktywizmem na rzecz przeciwdziałania zmian klimatu. Tak, czyli tutaj mamy Extinction Rebellion na przykład, czy młodzieżowy strajk klimatyczny, który jest bardzo często powiązany organizacyjnie i osobowo z strajkami kobiet, czy na przykład nową formą. Pani profesor, jeszcze jest paru panelistów. Dobrze, to ja na tym zakończę praktycznie, że tutaj mamy dwie tendencje, jedna jest bardzo niebezpieczna, druga jest z kolei taka, powiedziałabym, ciekawa i warto byłoby się obu bardzo szczegółowo przyglądać. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Dariusz Gawin. Ja chciałem zacząć od przypomnienia tytułu słynnego eseju Leszka Kołakowskiego z 1979 roku, którego sens przywołał w swojej wypowiedzi Paweł Śpiewak, bo ten tytuł brzmiał jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą. Oczywiście i przywołuję ten tytuł dlatego, żeby pokazać, że wszystkie te nurty, które były tutaj wspominane, ideowe i polityczne, posiadają intelektualną i, że tak powiem, moralną legitymizację do funkcjonowania w obrębie kultury zachodu czy politycznej, czyli także naszej. Zwracam tylko uwagę, że ponieważ Kołakowski miał taki temperament intelektualny, jaki miał, to konserwatyzm i liberalizm występują w tym stwierdzeniu w funkcjach przymiotnikowych, a rzeczownikiem, który to określają, jest socjalista. Natomiast w obrębie, jeśli tak można powiedzieć, szeroko rozumianej tradycji Zachodu, każdy, wierzę, że każdy z nas może się nazwać socjalistyczno-liberalnym konserwatystą, liberalno-socjalistą i tak dalej, to tylko jakby dobierając przymiotniki, a na końcu stawiając odpowiedni rzeczownik. Tę uwagę robię dlatego, że żyjemy w czasach, jak powiedziałem, konfliktu egzystencjalnego, którego problemem jest powszechna nienawiść. Powszechna, podkreślam powszechna, obecna po wszystkich stronach sporu.
bo nienawiść widzi się zawsze po stronie przeciwnej, nie widzi się nigdy po stronie swojej. Nie zakładam, że wszyscy są dotknięci tą chorobą, ale to dotyczy, jakby, jeśli tak można powiedzieć, spojrzenia na własny obóz polityczny. To w sensie politologicznym czy socjologicznym można nazywać ekstremizmami, radykalizmami, ale problem jest po prostu z nienawiścią, która powoduje, że to negocjowanie korekt, o którym mówiłem, jest trudne na poziomie politycznym, ale całość społeczeństwa obywatelskiego, polskiego społeczeństwa posiada pewną taką specyfikę, która powoduje, że nawet po przekroczeniu pewnego progu, ja chcę tylko tu jednym zdaniem dopowiedzieć swoją myśl, będzie zachowana, ponieważ ten obóz, który dzisiaj atakuje rządzących, gdyby zdobył władzę, co nie jest niemożliwe, on dostatecznie dużo w swoim gronie ma konserwatywno-liberalnych socjalistów i liberalno-konserwatywnych i tak dalej. Znaczy ma całą paletę postaw od lewej do prawej. W momencie, kiedy nastąpiłoby zwycięstwo tego obozu, nastąpiłoby negocjowanie korekty. Nie nastąpiłoby bynajmniej unicestwienie polskiego ciemnogrodu, polskiego katolicyzmu i tak dalej, sprowadzenie go do jakiejś takiej pozycji, która wypchnęłaby go poza obręb funkcjonowania społeczeństwa. Czytam rzeczy, które pojawiają się po stronie lewicowej i liberalnej i od kilku tygodni dyskutuje się już, że tak powiem, kształt polskiej rzeczywistości po ostatecznym rozwiązaniu tych kwestii. Czyli po, że tak powiem, wypchnięciu kościoła z przestrzeni publicznej, społecznej i tak dalej. Nie sądzę, żeby to było możliwe, dlatego że nawet jeżeli jesteśmy pochłonięci przez konflikt egzystencjalny, to te dwa wielkie obozy wyrastają z dobrze ukorzenionych, wielkich, posolidarnościowych tradycji, w których tylko inaczej przestawia się przymiotniki, a na końcu w wyniku negocjacji nie wychodzi rewolucja, tylko korekta. Korekta procesu modernizacji, na który kiedyś wszyscy się zgodzili w 1989 roku, wielki ruch Solidarności, który potem walką o to, komu ta modernizacja czy transformacja ma służyć, bo nigdy nie było dyskusji, czy ona ma być. Nie było jakby problemu, czy ma być transformacja. Był problem taki, że komu ona ma służyć, czyje interesy obsłużyć, czy budujemy klasę średnią, czy niszczymy wielkoprzemysłową klasę robotniczą, czy też i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy pamiętamy ostatnie 30 lat sporów w Polsce. Być może przyjdą następne korekty, ale one nie zniszczą tej specyfiki polskiej, o której mówiłem. I tak to jest, mówię teraz to jako historyk idei, a nie jako socjolog, czyli nie operuję na badaniach, tylko na mojej wierze polskiego inteligenta. Polska specyfika w jakiejś postaci zostanie i tak wynegocjowana, że będzie uchwytna w porównaniu z Europą. Co nie znaczy, że będziemy marginesem, to nie znaczy, że nie będziemy prowincjonalni, po prostu będziemy negocjowali swoją specyfikę tak, jak to do tej pory robiliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radosław Markowski. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie w żołnierskich słowach o kilku rzeczach. Najpierw może z tym Napoleonem, który wielkim wojskowym był, ale niekoniecznie mówił mądre rzeczy, a przynajmniej to, co powiedział wtedy, nie ma się nijak do tego, co jest dzisiaj. Otóż nie ma żadnego międzynarodowego badania z serii, czy nie z serii National Election Study, które by badały jednocześnie elity i masy, które by potwierdzały, że masy są bardziej zradykalizowane niż elity. Kiedy się bada tymi samymi... Ale Napoleon powiedział coś dokładnie odwrotnego. Nie no. Jak ja pamiętam to, co przytoczyła Karolina Wizura, to on powiedział, że lud jest bardziej konserwatywny. I to powiedział Napoleon III, który nie był wybitnym wojskowym. No to też właśnie ja temu przeczę. Przegrał z Bismarckiem. Nawet właśnie, ludzie. Może dokończę. Wszędzie elity są bardziej radykalne w różnych, na przeróżnych wymiarach liberalizmu, konserwatyzmu, issues, które się bada, kwestii i tak dalej. Kropka. Zostawmy, możemy wrócić do Napoleona.
Druga sprawa z tą lewicowością i prawicowością to jest bardzo złożone, bo często posługujemy się w debacie publicznej skrótami, które polegają na tym, że analizujemy tylko autodefinicję lewicowości, prawicowości, a nie patrzymy na składniki i komponenty tego. Nigdy w ostatnich nawet 10-15 latach nie było tak, żeby lewicowe poglądy były mniej niż 30-30 kilka procent w społeczeństwie polskim, zwłaszcza te ekonomiczne. Teraz sprawa taka dosyć, która się pojawiła gdzieś en passant, tak nie tego, często w tych naukach społecznych, przepraszam za ton, warto rozróżniać częstotliwość od intensywności, prawda? I my, ci, którzy robią badania, często, no tu pytania takie padały, ilu tych konserwatystów jest? No ale drugie, pewnie ważniejsze pytanie jest nie tylko ilu ich jest, czy to, co było moją tezą, że oni są bardzo różni, bo są ekonomiczni, są kulturowi, są jeszcze jacyś inni, jest tego, jak głęboko oni się czują związani z tym konserwatyzmem. A to jest pytanie o to, czy ten konserwatyzm, jeśli jest, jest przekładalny na mobilizację jakąś polityczną, ekonomiczną, społeczną i tak dalej. Więc to bardzo bym do tego... Teraz nie mamy czasu, ja z wielką uwagą pana profesora Gawina słuchałem na temat tej korekty reform. Zasadniczo się mam wielki problem z tym i powiem z jakiego punktu widzenia. Mianowicie bardzo chętnie bym o tym porozmawiał szerzej, ale nie mamy czasu. Mianowicie kiedyś John Elster, taki wybitny konstytucjonalista i Ackerman, bardzo nas uczulali, żebyśmy odróżniali ontologicznie w polityce momenty konstytucyjne od momentów normalnej polityki. Normalna polityka toczy się i korekty różnych polityk sektorowych, energetycznej, finansowej i tak dalej są na porządku dziennym. Otóż w mojej definicji, nie tylko jako badacza, ale także jako obywatela, od kilku lat w Polsce mamy wymuszony moment konstytucyjny. To nie jest żadna korekta reformy, tylko to jest korekta reguł gry, prawda? No tu są po prostu manipulowane reguły gry, konstytucja i tak dalej. I te pasan, korekta, nawet radykalna reform, a manipulacja, żeby wrócić do słynnego, znakomitego powiedzenia Adama Przeworskiego, czym jest demokracja. Demokracja jest zinstytucjonalizowaną niepewnością. Pewność reguł gry i niepewność wyniku. Jak jest odwrotnie, bo ktoś stara się zapewnić sobie wynik, to tak zwane uneven playing field, co teraz używają bardzo często i ta cała literatura na temat powrotu do autorytaryzmów jest bardzo, bardzo istotna. No i tutaj mamy do czynienia, też problem mam wielki z tym populizmem. Ja populizmu w Polsce właściwie nie widzę, poza tym krótkim okresem kampanii wyborczej sprzed 2015. Ja gdzieś tam nazywam to autorytarnym klientelizmem, czy wręcz w tej chwili kleptopią, do której zmierzamy i takim pewnym symplicyzmem, który jest zjawiskiem skorelowanym silnie z populizmem, ale populizmem nie jest. I ostatnia już całkiem, ostatnia uwaga o tych mężczyznach. Oni nie muszą być młodzi. Oni przede wszystkim tu są dwa wielkie procesy. Jeden, ja ostatnio patrzyłem na takie makroekonomiczne badania, które tak pięknie grafowo pokazują, ile osób straci i jaka proporcja siły roboczej straci pracę w najbliższych 30 latach przy robotyzacji. I ta robotyzacja, i tam oczywiście różne kraje, różne regiony się różnią, ale co jest najważniejsze, ta robotyzacja uderza przede wszystkim właśnie w średnio starszych mężczyzn, którzy zatem będą tracili na rynku pracy, ale będą też tracili w tradycyjnych, zwłaszcza rodzinach, swój status i pozycję rodzinną. I to jest niesłychanie traumatyczne. Tak? To będzie ta radykalna, to zresztą jest radykalna. I tutaj wielka opozycja w tej chwili, jaka występuje politycznie na świecie, to są młode, wyedukowane kobiety versus zwłaszcza ci starsi, gorzej wykształceni mężczyźni, którzy ze względu na te różne procesy tracą. Nad tym, ja tylko korekta, że to nie muszą być młodzi. Oni zazwyczaj nawet, ci najbardziej radykalni są średnio i tacy, którzy zbliżają się do emerytury.
I ostatnia uwaga, Marek Żółkowski. No, konserwatyzm ekonomiczny jest tak dosyć opisany. No, to jest po prostu skoncentrowanie się na gospodarstwie. To jest taka amerykańska wizja, prawda? Minimalne państwo, które nie ingeruje w gospodarkę bezpośrednio. Rynek raczej niż właśnie niskie podatki. Państwo, które nie stara się swoją polityką niwelować nierówności społecznej. I to jest to, co na Zachodzie, czy w większości państw, które w tych komparatystycznych badaniach, to silnie koreluje ten typ ekonomicznego konserwatyzmu z konserwatyzmem społecznym, tym status quo-owym, czy jakimś tam innym. Natomiast oczywiście u nas i na Węgrzech jest ten 90-stopniowe skrzywienie, o którym mówiłem przedtem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Śpiewak, bardzo proszę. Już tylko się uruchomię. Rzeczywiście dyskusja była bardzo ciekawa i mam dwie uwagi tylko takie, powiedziałbym, odnoszące się do naszej dyskusji i do kilku wypowiedzi. Pierwsza uwaga odnosi się do problemu potrzeby badań nad konserwatyzmem, potrzeby badań socjologicznych nad konserwatyzmem, bo badań historyków idei jest wystarczająco dużo, żeby wszystkie niuanse tej myśli i w polskiej tradycji, ale też tradycji światowej dostrzec. Otóż ja uważam, i gdzieś jestem o tym fundamentalnie przekonany, że problemem polskim nie jest problem konserwatyzmu, jeżeli to on występuje na poziomie bardzo często odruchowym, nie na poziomie refleksji intelektualnej. Mówię o społecznym zakorzenieniu. Natomiast problemem w Polsce jest populizm. Populizm, który sięga do konserwatywnych argumentów, o których mówiłem, to znaczy do argumentów dotyczących Kościoła, dotyczących tożsamości narodowej, pewnej wizji, takiej bardzo spójnej narracji dotyczącej przeszłości. I to, czego mi brakuje wśród socjologów, to jest jednak badań na temat tego, czy ta ideologia populistyczna, bo to jest pewien bardzo wyrazisty konstrukt umysłowy, mocno propagowany, o dużej sile oddziaływania. Czy ta wizja populizmu z tymi odcieniami konserwatywnymi jest jednak silnie zakorzeniona? Oczywiście pytanie takie jest pytaniem, jak sposób przeprowadzić te badania, na ile są możliwe do przeprowadzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale z całą pewnością powiedziałbym, to jednak pewna, nazwijmy to autorytarna wersja populizmu jest tym, co się dzieje. I to prowadzi mnie oczywiście do dyskusji z Darkiem Gawinem. Mianowicie tu nie jest spór negocjowalny, to jest prawda. Ma rację profesor Markowski, mówiąc, że to jest sytuacja egzystencjalnie dla społeczeństwa decydująca. To nie jest problem, powiedziałbym, korekty. To, co robi PiS, to nie jest korekta, to jest rewolucyjna zmiana. Rewolucyjna zmiana, którą próbują wprowadzić i zagrozić w pewnym sensie pewnemu porządkowi społecznemu, czy pewnemu poczuciu przyzwoitości, odpowiedzialności i pewnej europejskiej też, a więc liberalnej wizji porządku politycznego. Pytanie więc w związku z tym o populizm jest moim zdaniem pytaniem prymarnym, też biorąc pod uwagę, że to jest taki nurt, w którym te podziały na lewicę, prawicę w wypadku myślenia o populizmie całkowicie się zacierają i ten dotychczasowy język polityczny, któryśmy zwykli operować i w badaniach socjologicznych, i w myśleniu o rzeczy publicznej, całkowicie się zaciera. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest taka, mianowicie ja jestem przywiązany do książek Joanny Kurczewskiej dotyczącej idei narodu. Mówię to w kontekście pytania znowu Darka Gawina. Darek Gawin twierdzi, że istotnym sporem polskiej myśli politycznej jest problem modernizacji. Wcale nie jestem pewien, czy to jest ten najważniejszy spór, albo tak ogólnie zdefiniowany niewiele dla mnie znaczy. Trzeba by to oczywiście osobną dyskusję rozwinąć. Myślę, że
temat byłby niesłychanie ciekawy, co to znaczy ta modernizacja. Natomiast populizm w tej wersji, w której on występuje, ale nie tylko, stawia nas wobec problemu narodowego, pytania o naród. To znaczy, w jaki sposób naród jest konstytuowany, z czego on się składa, jakie jest odniesienie tego, co jest specyficznie polskie, do idei europejskiej i co, jak Europa zmienia polską tożsamość. I mnie się wydaje, że ten problem narodowy, właśnie ten problem narodowy jest tutaj problemem kluczowym, bo to jest problem właśnie i tożsamości zbiorowej, jak ważny jest to problem, to wszyscy doskonale rozumiemy, i jego zagrożeń, jego szans, ale przede wszystkim myślę, że warto czytać ten problem narodu, tożsamości narodowej właśnie w kontekście, jeśli nie globalnym, to w kontekście europejskim, prawda? Wojna, którą prowadzi formacja PiS z Europą, która nie jest wojną, powiedziałbym, inną niż ideologiczna. Chce korzystać z Europy, ale zarazem systemowi aksjologicznemu ogólnie pojętej Europy jest zdecydowanie przeciwna. To jest spór właśnie o polskość. To jest właśnie spór nie o modernizacji. Bo ta modernizacja nawet w wersji umiarkowanej, ona jest nieuchronna. Można powiedzieć, jakie będziemy płacili koszty. Tutaj w tym wypadku PiS niewiele zmieni. To znaczy nie ma żadnego dowodu na to. Natomiast problemem jest, w jakiej zbiorowości narodowej będziemy funkcjonowali. I drugie pytanie, które się z tym wiąże, to jest to pytanie, które bym powiedział, o prawa i zobowiązania wobec tej wspólnoty. Język PiS-u, język populizmu, ale i po części też język konserwatyzmu, jest językiem, którym dominującą kategorią jest wspólnota. Język liberalizmu ma tutaj całkowicie inaczej te akcenty stawia. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj ta dyskusja o relacji poszczególnych obywateli wobec wspólnoty narodowej jest też jest taką wielką dyskusją, która się musi się przetoczyć. I wydaje mi się, w związku z tym podsumowując, my jesteśmy w bardzo ważnym miejscu tej toczącej się od dziesiątek, jeśli nie od ponad 100 lat dyskusji o pojęciu narodu. I dlatego przywiązywałbym wagę właśnie do tego zagadnienia, a traktując problem różnych wymiarów modernizacji jako problem w gruncie rzeczy istotny, ale z punktu widzenia tożsamości narodowej nie najważniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Dziękuję wszystkim uczestnikom otwartej dyskusji. Jeśli miałbym to jednym zdaniem podsumować, to bym powiedział tak, że mnie się wydaje, że dzisiaj powiało nauką, jeśli tak można powiedzieć, dobrą nauką społeczną z takich najlepszych polskich tradycji i zarówno socjologii empirycznej, jak i historii idei. Paneliści ustawili organizatorom debaty bardzo wysoką poprzeczkę. Mogę tylko tyle obiecać, że będziemy starali się utrzymać tę poprzeczkę. Dziękuję Państwu bardzo. W kwietniu kolejna debata. Do widzenia. Dziękuję wszystkim. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.